Dla nazistowskich Niemiec rok 1936 był rokiem Igrzysk Olimpijskich. Reżim pragnie przedstawić Niemcy wspólnocie międzynarodowej jako kraj kochający pokój. Filmowiec amator Ludwig Geim dokumentuje otwarcie przez Hitlera 6 lutego czwartych zimowych Igrzysk Olimpijskich w Garmisch-Partenkirchen. Na stadionie obecni są sportowcy z 28 krajów. Olimpijską przysięgę składa Wilhelm Bogner. W ciągu 10 dni o olimpijskie medale współzawodniczy w 17 konkurencjach ponad 600 sportowców. Erik Larsson ze Szwecji wygrywa bieg narciarski na 18 km. Drużyny hokejowe z Kanady i Węgier spotykają się w drugiej rundzie turnieju. Łyżwiarze figurowi Maxi Herber i Ernst Bayer są ulubieńcami zarówno publiczności, jak i dyktatora. Zdobywają złoty medal dla Niemiec w konkurencji par sportowych. Blask międzynarodowego sportu czyni dyktatora akceptowalnym dla świata. Wycieczka pracowników berlińskiej spółki do Eisenach. Najważniejszym punktem programu jest kultura. Odwiedzają Wartburg, gdzie Martin Luther przetłumaczył Pismo Święte na niemiecki. Następnie odbywa się spotkanie zorganizowane przez Niemiecki Front Pracy. Oto typowe sceny przyjaznej dyktatury w połowie lat 30. W III Rzeszy jednostka musiała bezwarunkowo podporządkować się społeczności. Wybór zawodu i zmiana pracy wymagały zezwolenia władz. Lojalność jest wynagradzana ulgami podatkowymi i opieką społeczną. Na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego Nadrenia była strefą zdemilitaryzowaną. Od jakiegoś czasu Hitler rozważał wysłanie tam oddziałów wojskowych. 7 marca 1936 roku rozkazał Wehrmachtowi wkroczyć do Nadrenii, stawiając świat przed faktem dokonanym. Okupację Koblencji i Kolonii filmują kamery propagandy. Hitler zawsze odnosił się do tego wydarzenia, podkreślając, jak wielkie podjął ryzyko, gdy niemieckie oddziały weszły do strefy zdemilitaryzowanej. W rzeczywistości ryzyko było dużo mniejsze, ponieważ niemiecki wywiad w Paryżu zdążył donieść, że Francuzi nic nie zrobią bez udziału Brytyjczyków. Było jasne, że Brytyjczycy mogą najwyżej wystosować słowny protest. Z pewnością nie zareagują militarnie. Zatem Hitler wiedział, że reakcja Francji jest mało prawdopodobna. Do Nadrenii wysłał tylko 3000 żołnierzy. Gdyby Francuzi zareagowali, oddziały niemieckie byłyby zmuszone szybko się wycofać. Na wizerunku Hitlera pojawiłaby się skaza i kto wie, jakie mogłyby być tego konsekwencje. Brak reakcji Francji spowodował, że Hitler zyskuje pewność siebie. Wierzy, że jest nieomylny. Inne ograniczenia nałożone na Niemcy przez Traktat Wersalski dotyczące zbrojeń były od dawna lekceważone. Przemysł zbrojeniowy dysponował odpowiednimi mocami produkcyjnymi. Na tych unikatowych zdjęciach widzimy Goebbelsa wizytującego fabrykę Krupa w Essen. Przemowa dyrektora fabryki Krupa, Gustava von Bohlen und Halbach, dowodzi, jak bezwarunkowo niemieccy przemysłowcy wtopili się w system państwa Führera. Doceniając naszą pracę, działamy zgodnie z życzeniem człowieka, który jest awangardą nowych Niemiec i błyszczącym przykładem patriotycznego oddania dla nas wszystkich. Wzywam towarzyszy, by wraz ze mną krzyknęli naszemu ukochanemu Führerowi i kanclerzowi Adolfowi Hitlerowi. Niech żyje zwycięstwo!
Tak zwane wybory Führera pokazały, jak bardzo zgodni stali się Niemcy w popieraniu reżimu Hitlera. Machina propagandy stosuje wszystkie środki. Kampanijny film sugeruje, że Hitler cieszy się najwyższym poparciem partii, a wszystkie bieżące sukcesy są jego zasługą. Zgodnie z oficjalnymi wynikami 99,8% elektoratu głosowało na niego. Światu zakomunikowano, że dyktator został zobowiązany przez naród kontynuować politykę, której sam pragnie. W międzyczasie czołowy nazistowski podżegacz Julius Streicher niestrudzenie przemierza kraj, rozpowszechniając antysemickie poglądy w celu podburzenia Niemców przeciw Żydom. Gdy Niemcy przełamią żydowską dominację w kraju, zostanie on uwolniony z ekonomicznej, intelektualnej i politycznej niewoli narzuconej przez rasę o innej krwi. Kwestia żydowska nie jest tylko problemem Niemców. Bieg wydarzeń na świecie dowodzi każdemu, kto nie ma oczu zamkniętych na prawdę, że kwestia żydowska wkrótce stanie się problemem rodzaju ludzkiego. Na świecie nastanie pokój między narodami, gdy beneficjenci wojny zostaną pozbawieni możliwości podburzania jednych ludzi przeciwko innym. Bez rozwiązania kwestii żydowskiej nie ma zbawienia dla rodzaju ludzkiego. Wiele rodzin żydowskich opuszcza Niemcy i przeprowadza się do sąsiednich krajów, takich jak Francja czy Holandia, mając nadzieję powrotu do domu, gdy dyktatura Hitlera minie, a żydowscy urzędnicy, biznesmeni, lekarze i robotnicy nie będą już ofiarami praw rasowych. Niemieckie władze skarbowe bezlitośnie wyzyskują kłopotliwe położenie uchodźców w celu uchronienia państwa przed ponownym bankructwem. Brak twardej waluty, a w rezultacie niedostatki w zaopatrzeniu, stanowczo przyspieszyły wywłaszczenie Żydów. Głównym zainteresowaniem nazistów było przejęcie ich majątków. Żydzi byli zmuszani do sprzedaży złota, sreber rodowych czy udziałów zagranicznych, albo oddawania ich, jak to nazywano wówczas, do dyspozycji Rzeszy. Opuszczającym kraj nie wolno było zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów. Za wszystkie pozostawione bądź skonfiskowane rzeczy kupowano towary. Film z wiosny 1936 roku. Ulica Kurfürstendamm w Berlinie jest witryną sklepową III Rzeszy. Tutaj nazistowskie Niemcy prezentują światu swoją nowoczesność i kosmopolityzm. Wszystkie sklepy będące w posiadaniu Żydów zostały przymusowo zamknięte już rok wcześniej. Żydowskie przedsiębiorstwa były niszczone przez bandy bojówkarzy, a Żydzi bici w biały dzień. Stolica Rzeszy przygotowuje się do zbliżających się letnich Igrzysk Olimpijskich. W niemieckich kinach nadal są pokazywane amerykańskie filmy, a Hollywood radośnie czerpie dochody z III Rzeszy. W tym samym czasie w studiu filmowym w berlińskiej dzielnicy Tempelhof rozpoczynają się zdjęcia do komedii zatytułowanej Gdybyśmy wszyscy byli aniołami. Amatorskie zdjęcia przedstawiają głównego aktora Heinza Rühmana przy pracy. Będąc doskonałym wcieleniem zwykłego człowieka i symbolem socjalnych osiągnięć Rzeszy, Rühman stał się jedną z najpopularniejszych gwiazd filmowych. Jego honorarium wynosiło 80 tysięcy marek za film. Początek sierpnia oznacza otwarcie letnich Igrzysk Olimpijskich. Oczy świata są zwrócone na Berlin, a setki tysięcy zagranicznych gości przybyłych do stolicy doświadcza pokojowej natury reżimu nazistowskiego. Zgodnie z zaleceniem ministra propagandy Józefa Goebbelsa z miasta zostają usunięte wszystkie hasła podżegające do antysemityzmu. Podczas sprawozdań z igrzysk aspekt rasowy był pomijany. Jeszcze przed igrzyskami USA wahały się wysyłać ekipę do Berlina w obawie przed dyskryminacją żydowskich sportowców.
Bojkot oczywiście powinien być przeprowadzony z powodów moralnych, ale zadecydowano politycznie, by go nie było. Zresztą bojkot w sensie politycznym nie miałby znaczenia, ponieważ umocniłby tylko poglądy w Niemczech, że świat jest przeciwko reżimowi. Prawdopodobnie nawet pomogłoby to umocnić się Hitlerowi. Fakt, że świat przyjechał do Berlina i uczestniczył w tej olimpiadzie, był ogromnym propagandowym sukcesem Hitlera. Pokazano się z jak najlepszej strony, dlatego prześladowania Żydów na ten czas zawieszono. Podczas igrzysk Niemcy wyglądały korzystnie, odniosły także ogromny sukces sportowy. To było spektakularne widowisko. W związku z tym Hitler dzięki olimpiadzie w Berlinie osiągnął znaczący triumf propagandowy. Mimo to niektórzy ludzie przebiegle rozpoznali prawdziwe intencje nazistów. Żydowski filolog Wiktor Klemperer zapisał w swoim pamiętniku 13 sierpnia 1936 roku: ciągle się trąbi i Niemcom, i gościom, że to, co tu widzą, to zmiana na lepsze, rozkwit, nastrój nowoczesności, odświętność i wspaniałość oraz oczywiście pokojowy, czule obejmujący cały świat duch III Rzeszy. Na przykładzie igrzysk można łatwo rozpoznać taktykę Hitlera, który trzyma wszystko na krótkiej smyczy, a potem ją popuszcza, by znowu ściągnąć w celu osiągnięcia sukcesów politycznych. Igrzyska były okazją pokazania światu: patrzcie, jesteśmy krajem liberalnym. To, co o nas mówią, nie jest prawdą. Żydzi poza granicami Niemiec mogą o nas opowiadać niewyobrażalne historie, ale u nas wszystko gra. Igrzyska były szansą przekazania tego przesłania światu i wielu ludzi dało się nabrać. Hitler ogląda zawody niemalże codziennie. Gazety i radio zdają dokładne relacje z igrzysk. W 1936 roku, jak nigdy wcześniej, sport jest wykorzystywany do celów politycznych i propagandowych. Berlińskie igrzyska są pierwszym wydarzeniem sportowym, na którym zastosowano najnowsze osiągnięcia techniczne. Uwaga! Tu ultrakrótkofalowa radiostacja Berlin Witzleben. Nadajemy obraz na długości fali 6,772 metra, dźwięk na długości fali 7,06 metra. Uwaga! Tu stacja telewizyjna Paul Nipko. Pozdrawiamy wszystkich towarzyszy w salach telewizyjnych Wielkiego Berlina niemieckim pozdrowieniem Heil Hitler. Niemcy były pierwszym krajem na świecie, który w 1935 roku rozpoczął regularną emisję programu telewizyjnego. We wrześniu 1936 roku nieliczni widzowie mogą oglądać reportaż zrobiony pod kontrolą nazistów, przedstawiający sprawozdanie z Kongresu Partii w Norymberdze. Transmisja na żywo ze stacji telewizyjnej Paul Nipko z Berlina przedstawia sprawozdanie z parady na placu Adolfa Hitlera. Tuż przed przybyciem Führera widać udekorowany plac i wypełnione trybuny. Plac tonie w pełnym słońcu. Wszyscy czekamy na przyjazd Führera. Führer wjeżdża na plac Adolfa Hitlera. Zbliża się kawalkada samochodów. Witana entuzjastycznym aplauzem oraz okrzykami Heil, wjeżdża na norymberski stary rynek, obecnie noszący jego imię. Minister propagandy Józef Goebbels nie uznaje telewizji jako właściwego narzędzia przekazu. Dokonania Hitlera zostają zauważone poza granicami Niemiec i są w stanie zwieść nawet krytyczne umysły, jak przywódcę brytyjskiej partii liberalnej Davida Lloyda George'a, który pełnił urząd premiera podczas podpisywania traktatu wersalskiego. Po wizycie w Berghofie wychwala Hitlera i jego politykę, stwierdzając, że Führer Niemców jest naprawdę wielkim człowiekiem. Generał pułkownik Göring świętuje Boże Narodzenie z 500 dziećmi w Berlinie.
Moi drodzy, młodzi przyjaciele, zaprosiłem was tu do wielkiego miasta w jednym celu. Chciałem, by te święta były dla was wszystkich niezapomniane. Poprzez machinę propagandy nazistowscy przywódcy, tacy jak Göring, starali się ze wszystkich sił przekonać społeczeństwo, że Hitler cieszy się jednomyślnym poparciem. Mimo to, nawet po niemal 4 latach rządów nazistów, wśród Niemców byli sceptycy. Wielu ludzi myślało, pożyjemy, zobaczymy. Byli bardzo sceptyczni. Większość Niemców nie krzyczała Heil Hitler z entuzjazmem. Jednym z celów reżimu totalitarnego jest sprawienie, aby społeczeństwo przyjęło postawę pasywną. Ludzie powinni skoncentrować się na sobie, czuć mniej lub bardziej dobrze oraz mieć nadzieję na lepsze jutro, które nadejdzie szybciej, jeśli włożą w to odrobinę wysiłku. Dajcie mi 4 lata, żądał Hitler po przejęciu władzy, i obecnie jego dominacja wydaje się nie do obalenia. Z okazji rocznicy założenia partii nazistowskiej wygłasza przemówienie w sali balowej monachijskiej piwnicy mieszczańskiej na temat początków ruchu. Zdaję sobie sprawę, że wówczas wielu ludzi nie wierzyło w sensowność tego ruchu, u którego podstaw leżała jego wielkość i wielkość stojących przed nami zadań. Z jednej rzeczy nie zdawali sobie sprawy. To wymagało czasu. Nowe państwo nie zstąpi z nieba, lecz musi wzrastać wśród ludzi. Dlatego, gdy potrzebuje lojalności i wiary, zaufania, fanatyzmu i poświęcenia, muszę udać się tam, gdzie te wartości można znaleźć, a można je znaleźć w samych ludziach, w szeregach i kolumnach tego narodu. Nawet teraz Hitler wykorzystał nabrzmiałą atmosferę bawarskiej piwiarni jako podium dla swoich groteskowych i szalonych tyrad. Po raz kolejny też starzy towarzysze wsparli jego urojony fanatyzm. Hermann Göring jest w reżimie nazistowskim bezdyskusyjnie drugi po Hitlerze. Przedstawia się społeczeństwu jako nowoczesny polityk i ekonomista. Kiepskie zbiory i niewydajne zarządzanie produkcją rolną doprowadziły do niezadowolenia wśród obywateli. By poprawić sytuację, przywódcy nazistowscy zdecydowali się polegać na samowystarczalności. Plan 4-letni powinien pomóc rozwiązać problemy. W tamtym czasie Niemcy nie były w stanie wyżywić swojego społeczeństwa. Niemieckie gospodynie domowe zauważyły, że w latach 36-38 były trudności z nabyciem artykułów spożywczych, zwłaszcza oleju jadalnego, który pochodził z importu. Z powodu braków mięsa także ono było importowane. Jednak w tym celu potrzebowano zagranicznej waluty, dolarów, franków lub funtów, ponieważ nikt nie przyjmował marek niemieckich. Nie cieszyły się żadnym zainteresowaniem na giełdzie w Londynie. Sterowce były jednym z symboli niemieckiej pozycji międzynarodowej aż do katastrofy Hindenburga. 6 maja 1937 roku statek powietrzny LZ-129 Hindenburg podczas cumowania na lądowisku w pobliżu amerykańskiego miasta Lakehurst staje w płomieniach i w ciągu kilku minut spala się doszczętnie. Podczas gdy Hitler nadal utrzymuje, że jest gorącym orędownikiem pokoju w Europie, niemieccy żołnierze walczą w Hiszpanii. W wojnie domowej pomiędzy siłami zbuntowanych nacjonalistów a oddziałami rządu republikańskiego po raz pierwszy od Wielkiej Wojny niemieckie samoloty wzięły udział w misji bojowej. Bombardowały bazy i punkty zaopatrzenia czerwonych republikanów. Niemiecki Legion Kondor bombarduje Guernicę, gdzie ginie 2,5 tysiąca cywilów, a zniszczone zostaje 80% miasta. Obie strony zaangażowane w wojnę domową otrzymywały pomoc materialną od totalitarnych mocarstw europejskich.
Choć oficjalnie ogłosiły neutralność, zarówno Niemcy, jak i Włochy pomagały nacjonalistom dowodzonym przez generała Franco. Zwłaszcza dzięki niemieckiej pomocy faszyści szybko zajęli ponad połowę terytorium Hiszpanii. Próba opanowania Madrytu w 1937 roku spotkała się z zaciekłym oporem ze strony oddziałów rządowych i nie powiodła się. Jednak do 1939 roku Caudillo miał już kontrolę nad całą Hiszpanią. Zasadniczą motywacją dla Hitlera było odparcie komunizmu w Europie Zachodniej. Przy okazji możliwość sprawdzenia niemieckiego lotnictwa w akcji. Göring podpowiadał Hitlerowi, że Hiszpania może dostarczyć cennych surowców. Było więc wiele powodów do zaangażowania się w tę wojnę. Należy jednak powiedzieć, że Hitler liczył, że sprawa ta nie potrwa długo. Tymczasem zajęła aż 3 lata. 29 maja 1937 roku pancernik Deutschland, będący częścią patrolu Komitetu Nieinterwencji, został zbombardowany przez samoloty republikańskie. Nazistowska propaganda ofiary tego wydarzenia uczyniła bohaterami. Führer jedzie do Kilonii, by uczestniczyć w pogrzebie. Dyktator wykorzystał incydent jako pretekst, by oficjalnie wycofać się z Międzynarodowego Komitetu Nieinterwencji w wojnie domowej w Hiszpanii. Pierwszego maja nazistowskie organizacje młodzieżowe zebrały na Stadionie Olimpijskim w Berlinie dziesiątki tysięcy chłopców i dziewcząt, którzy w obecności Führera uczestniczyli w wiecu. Hitler przemawiał do nich o pięknym, nowym świecie narodowego socjalizmu. Nie szukajcie kłopotów. Spójrzcie na świat i uśmiechnijcie się. Macie powód, ponieważ ten świat, wasz świat, nasza Rzesza, nasi ludzie stali się piękniejsi niż kiedykolwiek przedtem. Państwo i jego ideologia stopniowo przenikały wszystkie klasy społeczne. Dotarły nawet do najodleglejszych zakątków kraju. Amatorskie zdjęcia z turyńskiej wsi Badra pokazują, jak bezwzględna była dominacja nazistów. Podstawowe poglądy narodowego socjalizmu wbijano do głów nawet najmłodszym. Podczas tego święta, by uczcić Führera, dzieci maszerują po ulicach, niosąc swastyki oplecione kwiatami. Niemcy pogodzili się z życiem pod swastyką. Większość obywateli była lojalna wobec swojego Führera. Reżim odwdzięczał się społeczeństwu coraz to nowszymi nagrodami. Wprowadzono nowe grupy podatkowe, które funkcjonują do dziś. Chodziło o to, by ulgi dać głowom rodzin, a nie samotnym robotnikom. Rodzina z ojcem będącym jej jedynym żywicielem, matką często zarabiającą coś na boku i trójką albo czwórką dzieci była w owym czasie najczęstszą komórką społeczną i rząd wynagradzał ich podatkiem mniejszym o 10-20% kosztem tych, którzy nie mieli rodzin. Tym samym zdobyto poparcie większości społeczeństwa. Nazistowskie Niemcy demonstrują swoją nową siłę. We wrześniu 1937 roku podczas oficjalnej wizyty w Berlinie włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego. Pilot Hitlera, Hans Bauer, filmuje to zdarzenie. Po raz pierwszy używa nowej, 16-milimetrowej, kolorowej taśmy filmowej. Duce jest najbliższym sprzymierzeńcem Hitlera, więc Führer zaszczyca go 3-godzinną paradą wojskową przed Politechniką Berlińską.
Stolica Rzeszy nie widziała tak wielkiej siły militarnej od czasów poprzedzających I wojnę światową. Chodziło o zademonstrowanie Mussoliniemu, jak silne stały się Niemcy. Dotąd Hitler był tylko młodszym wspólnikiem w partnerstwie znanym jako oś pomiędzy Niemcami a Włochami. Pozycja Hitlera oczywiście stawała się coraz silniejsza, w szczególności po zajęciu Nadrenii w 1936 roku. Jednak teraz zaproszenie Mussoliniego miało na celu zaprezentowanie mu przede wszystkim siły Wehrmachtu i potęgi nazistowskich Niemiec. Mussolini powrócił do swojego kraju pod dużym wrażeniem, zdał sobie sprawę ze swojej pozycji. Teraz on był młodszym wspólnikiem. Göring przyjmuje Mussoliniego w swojej wiejskiej rezydencji finansowanej z pieniędzy podatników. Jest tam kamera telewizyjna. Duce jest witany w Karinhall przez generała pułkownika Göringa i jego żony. Duce i generał pułkownik Göring rozmawiają przed domem w Karinhall. Reichsführer SS Himmler i aktor Gustav Gründgens. Świętowanie dożynek w małej wiosce Ederitz w Anhalcie. Unikatowe zdjęcia codziennego życia w nazistowskich Niemczech, wykonane na potrzeby Instytutu Badań Ludu w Głównym Urzędzie Rasy i Osadnictwa. Naukowcy badający rasę przybyli z nieodległego Halle, by udokumentować świąteczny czas. Zdjęcia te są charakterystyczne dla Niemiec 1937 roku. Pododdziały partii nazistowskiej kontrolują wszystkie wydarzenia publiczne, nawet te zaściankowe. Każdy obywatel przyczynia się do odbudowy kraju. Każdy robi coś dla Führera. Propaganda coraz bardziej kreowała Hitlera na odnowiciela niemieckiej historii, co rzuca się w oczy podczas otwarcia Domu Sztuki Niemieckiej w Monachium. W malarstwie ulubionym stylem staje się kiczowaty realizm. Nowoczesna sztuka zostaje potępiona jako zdegenerowana. Dzieła wyrzuca się z muzeów, a często sprzedaje za granicę, pozyskując tak bardzo potrzebną obcą walutę. Minister propagandy Goebbels darzy uznaniem osiągnięcia sztuki narodowo-socjalistycznej. Mamy niemiecki teatr, niemiecki film, niemiecką prasę, niemiecką literaturę, niemieckie sztuki piękne, niemiecką muzykę i niemieckie radio. W przeszłości często wobec nas padały uwagi krytyczne, że nie będzie możliwe usunięcie wszystkich Żydów z życia artystycznego i kulturalnego, ponieważ są zbyt liczni i nie da się ich zastąpić. W związku z istotną rolą, jaką odegrało na początku istnienia narodowego socjalizmu, Monachium zostało ogłoszone stolicą ruchu. Co roku 9 listopada Hitler i przywódcy nazistowscy świętowali upadek nieudanego puczu z 1923 roku, organizując pieczołowicie dopracowany marsz. Film propagandowy pod tytułem Dla nas pokazuje społeczeństwu niesamowite sceny czczące poległych bohaterów. Po raz kolejny Führer znajduje się w środku przedstawienia jako zafrasowany odkupiciel. A zaledwie kilka dni wcześniej pragmatycznie wyjawił w wąskim gronie plany na przyszłość. Hermann Göring staje na czele zgromadzenia najwyższych rangą dowódców w III Rzeszy. 5 listopada 1937 roku podczas tajnej konferencji Hitler wyjawia dowódcom wojskowym, że użycie siły może być wkrótce konieczne. Hitler wdał się w długą dyskusję nie na temat rozmieszczenia uzbrojenia, ale odnośnie swoich dalekosiężnych planów ekspansji. Wyjawił obecnym przywódcom wojskowym projekty ruszenia w niedalekiej przyszłości na Austrię i Czechosłowację. Omówił kilka scenariuszy nasilenia tej wojny w latach 1943-45. Obecni na spotkaniu byli raczej wstrząśnięci tym, co usłyszeli.
Nie dlatego, że oznaczało to rozszerzenie niemieckiej dominacji w Europie Środkowej. To ich cieszyło. Martwił jednak atak na Czechosłowację, gdyż mógł wprowadzić do wojny zachodnie mocarstwa, a wówczas Niemcy mogłyby przegrać. Niebezpieczeństwo wojny z zachodnimi demokracjami w niedalekiej przyszłości przeraziło niemieckich strategów. Karnawał 1938 roku w Norymberdze. Amatorski film przedstawia hulankę w zapusty. Jedną z platform udekorowano antysemicką karykaturą Żyda wiszącego na szubienicy, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. 12 marca 1938 roku oddziały Wehrmachtu przekraczają austriacką granicę, przybywając z przyjacielską wizytą. Początkowo Hitler trzyma się z boku, powierzając operację pozbawionemu skrupułów i rządnemu władzy Hermannowi Göringowi, który w obawie przed brakiem surowców w Niemczech zaczął otwarcie straszyć sąsiadujące kraje tymczasową aneksją do Rzeszy. W Wiedniu był już rząd przyjazny nazistom, a na ulicach dominowała proniemiecka część społeczeństwa. Przekraczając granicę z Austrią, żołnierze spodziewali się napotkać opór. Nie myśleli, że zostaną przyjęci tak gorąco. Byli kompletnie zaskoczeni, widząc praktycznie otwartą granicę i wiwatujących ludzi. O 16:00 także Führer przekracza granicę swojego ojczystego kraju. Dziesiątki tysięcy zadowolonych zwolenników ustawiło się wzdłuż ulic. Kawalkada posuwała się powoli. W Lińcu ochroniarze musieli torować drogę przez tłum. Głęboko wzruszony Hitler ukazuje się masom. Stojąc na balkonie ratusza w Lińcu przed 60-tysięcznym tłumem, ogłosił związek swojej rodzinnej Austrii z niemiecką Rzeszą. To jest coś, czego zawsze pragnął i co zrobił w sposób oczywisty. Chciał, by wszyscy Niemcy byli razem. A gdy Austria została krajem czysto niemieckim, to zjednoczenie dało mu największą osobistą satysfakcję w życiu. Dyktator przybywa do Wiednia jako nowa głowa państwa. Szwajcarski obserwator donosi, że sceny zachwytu podczas wjazdu Hitlera do miasta są nie do opisania. Wobec ćwierćmilionowego tłumu rozentuzjazmowanych Austriaków na Heldenplatz Hitler ponownie ogłasza zjednoczenie z III Rzeszą. Jako Führer i kanclerz niemieckiego narodu i Rzeszy oświadczam wobec historii przyłączenie mojej ojczyzny do Rzeszy Niemieckiej. Społeczeństwo jest stopniowo przygotowywane do następnej wojny. Tutaj załoga fabryki Siemens Schuckert w Norymberdze ćwiczy środki obrony przeciwlotniczej na terenie zakładu. Pielęgniarki Czerwonego Krzyża i strażacy symulują typowe obrażenia po nalocie. W obliczu nieuchronnie zbliżających się masowych bombardowań Niemiec obrazy te wydają się absurdalne. Julius Streicher zapewnia ideologiczne zahartowanie. Gauleiter Franconi zaprzecza wprowadzeniu kary śmierci dla przestępców rasowych. Czytając między wierszami, można rozpoznać, że Streicher w swojej nienawistnej retoryce nie cofnie się przed morderstwem. Ludzie, dostrzeżcie bakcyla pomiędzy sobą. Jest nim wiecznie zepsuty Żyd. Jeśli chcecie być znów wolni jak wasi ojcowie, musicie uwolnić się od Żydów. Żydzi uciekają z Wiednia. Po lekkim popuszczeniu smyczy naziści zaczęli przygotowywać się do następnego wyczynu. Niemcy musieli przywyknąć do idei, że muszą stale zaznaczać swój autorytet,
by chronić niemiecką tożsamość przed podludźmi, jak ich nazywano. Większość obywateli nie zdawała sobie sprawy, że była to taktyka. Po aneksji do Rzeszy w Austrii szerzy się nienawiść do Żydów i nie widać, by ktoś się jej przeciwstawiał. Od pierwszego dnia poplecznicy nowego przywódcy popierają jego wielki plan. Ponad 10 tysięcy przeciwników Hitlera pada ofiarą aresztowań, pobić i doznaje upokorzeń, a Żydzi zostają wyjęci spod prawa. Warto zauważyć, że wszystkie te prawa rasowe i izolacyjne Hitler wprowadzał w Niemczech ostrożnie i stopniowo przez 5 lat, od 1933 roku. W Austrii zaczęły funkcjonować natychmiast, niemalże z dnia na dzień. Trzeba także powiedzieć, choć jest to dla Austrii żenujące, że wszystko działo się przy gorliwym udziale społeczeństwa. To zwykli obywatele zaczęli plądrować żydowskie domy pierwszej nocy po wprowadzeniu prawa. W tym czasie Hitler lubi pokazywać swoje dobre stosunki z ludźmi. Wielkie delegacje, takie jak austriackie kobiety i dziewczęta, widoczne na zdjęciach, często odwiedzały Obersalzberg i spotykały się z Hitlerem, który dla celów propagandowych wychodził z kryjówki, by dostojnie pozdrowić swoich obywateli. Berghof miał być świątynią jego prywatnego życia. Położony w pięknym otoczeniu, dawał mu możliwość ucieczki w naturę, by cieszyć się świeżym górskim powietrzem i spacerami. Ale faktycznym powodem jego spacerów była możliwość spotykania dzieci z okolicy. Berghof stał się jakby miejscem pielgrzymek. Tłumy chciały się spotkać z Führerem, a on mógł pogłaskać dzieci, zrobić miłe zdjęcia i tak dalej. Było to także miejsce, gdzie mógł przyjmować oficjalnych gości, takich jak głowy państw, w luźniejszej atmosferze. Tysiące rąk wyciągniętych do Hitlera. Jego pozdrowienie daje każdemu głęboką i niezachwianą wiarę w wielkie i wieczne Niemcy. W lipcu 1938 roku dziesiątki tysięcy kobiet zgromadziło się na wrocławskim stadionie Hermana Göringa, by złożyć hołd Hitlerowi. Większość Niemców przypisuje powodzenie i pokój geniuszowi Führera. Histeryczne spazmy jego zwolenników nie zostały zaaranżowane przez propagandę. Spotkać się z Führerem oko w oko choć raz jest życzeniem wielu oddanych narodowych socjalistów. Utworzono organizację zajmującą się wypoczynkiem o nazwie Kraft durch Freude, siła poprzez radość. Jej celem było zaspokajanie drobnych pragnień społeczeństwa. Dumą i główną radością organizacji był statek wycieczkowy Wilhelm Gustloff, który od kwietnia 1938 roku służył także zwykłym ludziom, by mogli posmakować luksusu. W ten sposób naziści postanowili zwiększyć wydajność siły roboczej. Siła poprzez radość odnosi wielki sukces, zacieśniając więzi społeczeństwa z reżimem. 1 podejrzewa, że narodowo-socjalistyczna gospodarka znajduje się w opłakanym stanie. Na giełdzie nie kupuje się niemieckich akcji. Mówi się, że kraj ten jest głęboko pogrążony w długach, a katastrofa pewna. Sytuację może wyregulować jedynie inflacja, spadek wartości obligacji państwowych, więc przestano je nabywać. By ukryć przed światem fakt, że państwo rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy, Niemcy musiały kupować na giełdzie własne akcje, by ich cena nie spadała. Zaradni przedsiębiorcy mają nawet w tamtym czasie na sprzedaż amatorski film z lipca 1938 roku, na którym Führer jedzie swym specjalnym pociągiem do Bayreuth na festiwal wagnerowski. Jak zwykle grupa partyjnych grubych ryb zmierza do teatru operowego w atmosferze entuzjastycznych wiwatów. Hitler jest podenerwowany, ponieważ od kilku tygodni tli się podsycany przez Niemcy kryzys związany z mniejszością niemiecką w Czechosłowacji.
Tutaj, blisko czeskiej granicy, czuję się szczególnie narażony. Ruch na wszystkich bocznych drogach jest zablokowany, a okna i drzwi domów na trasie przejazdu muszą pozostać zamknięte. Miłośnicy opery wychodzili z teatru podczas antraktu zaczerpnąć świeżego powietrza, a w tym czasie demonstrujący Niemcy sudeccy cierpliwie czekali. Gdy Hitler pojawił się na balkonie i uprzejmie pozdrowił euforyczny tłum, wówczas w obecności kamer kroniki filmowej zaczęli skandować: chcemy powrotu do Rzeszy. Od miesięcy aparat propagandy III Rzeszy wykorzystywał żal mniejszości niemieckiej w kraju sudeckim. Tajny plan o kryptonimie Wariant Zielony zakładał zdobycie Czechosłowacji siłą. 29 września brytyjski premier Neville Chamberlain przybywa do Monachium. Hitler niechętnie przyjmuje inicjatywę pokojową. Spotkanie odbywa się w Führerbau, monachijskiej siedzibie Hitlera. Niebawem dołączają premier Francji Édouard Daladier i włoski dyktator Benito Mussolini. Europejskie mocarstwa zgadzają się na włączenie kraju sudeckiego do III Rzeszy. Ostatni raz Hitler powstrzymuje się przed użyciem siły. Hitler wyszedł z tej konferencji dość niezadowolony. Oczywiście otrzymał kraj sudecki, ale on chciał napaść na Czechosłowację. W ostatniej chwili musiał zrezygnować. Goebbels powiedział, nie można prowadzić wojny bez względu na okoliczności. Brytyjczycy i Francuzi byli przygotowani na oddanie Hitlerowi wszystkiego, czego zażąda w kraju sudeckim, traktując go jak przywódcę nacjonalistycznego. Jednak atak na Czechosłowację trzeba było odłożyć. Nie na długo. 1 października 1938 roku Niemcy sudeccy entuzjastycznie witają wkraczające wojska Hitlera. W oczach wielu Niemców pokój na razie jest zapewniony. 3 miliony ludzi wraca do Rzeszy. Hitler odwiedza kraj sudecki 6 października. Oświadcza, że Niemcy nie mają w Europie już żadnych żądań terytorialnych. Pewien oficer filmuje marsz z okna. Propaganda świętuje przyłączenie nowych ziem jako kolejny wielki sukces Hitlera i jego reżimu. 400 tysięcy Czechów musi opuścić te tereny. Trzecia Rzesza powiększa się o 22 tysiące kilometrów kwadratowych. Ekspansja zewnętrzna idzie w parze z radykalizacją w samej Rzeszy. Dotąd Żydzi w Niemczech byli izolowani i poniżani głównie przez prawo, które ich dyskryminowało. Nocą 9 listopada, którą nazwano kryształową, u Niemców puściły ostatnie hamulce moralne. Pogrom antysemicki sprowokowany przez ministra propagandy Józefa Goebbelsa zakończył się zniszczeniem setek synagog i ponad 8 tysięcy żydowskich przedsiębiorstw. Około 100 Żydów zginęło z rąk rozwścieczonego tłumu. Co więcej, ofiary same musiały płacić za zniszczenia. Zdecydowano, że Żydzi muszą zapłacić karę miliarda marek, co stanowiło wówczas 6,5% rocznego dochodu państwa. Rzesza potrzebowała pieniędzy, ponieważ inaczej nie była w stanie wypłacić pensji urzędnikom służby cywilnej. Reżim wciąż znajdował się na krawędzi niewypłacalności i jedynym sposobem zdawała się okupacja kolejnych terenów, ciemiężenie kolejnych mniejszości i zabieranie im coraz więcej. Plany Hitlera zmierzające do zamanifestowania swej wielkości wyrażają się w architekturze stolicy Rzeszy. Aby zrealizować jego wizję Germanii i stolicy świata, należy wyburzyć dużą część podupadającego Śródmieścia. Powołano nawet w tym celu główny urząd przesiedleńczy, mający zajmować się opróżnianiem całych ulic i budynków mieszkalnych. Pierwsza w planach jest nowa kancelaria.
7 lutego 1939 roku Albert Speer oprowadza swojego pracodawcę po niewykończonych jeszcze pomieszczeniach. Kancelaria Rzeszy jest w głównej mierze budynkiem reprezentacyjnym. Zgodnie z życzeniem Führera, od wejścia do sali przyjęć szło się poprzez bezkresny korytarz, mający na gościach zrobić wrażenie majestatyczności III Rzeszy. Podczas przyjęcia noworocznego Hitler potwierdza swoje pokojowe intencje. Zaledwie parę tygodni później, 30 stycznia 1939 roku, dokładnie 6 lat po przejęciu władzy w Berlinie, Führer podczas przemówienia w Reichstagu na dobre zrzuca maskę łagodności. Dziś po raz kolejny będę prorokiem. Jeśli międzynarodowa żydowska finansjera w Europie i poza nią znów będzie pogrążać narody w wojnie światowej, to wynikiem tych działań będzie nie bolszewizacja ziemi i wygrana żydostwa, lecz unicestwienie rasy żydowskiej w Europie. Kto ma jeszcze szansę opuścić Niemcy, czyni to teraz, nawet jeśli oznacza to porzucenie majątków i domów. W związku z wprowadzeniem restrykcyjnych praw imigracyjnych we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, plany wielu ludzi spalają na panewce. Prezentowane amerykańskie zdjęcia sugerują, że uchodźcy otrzymują hojną pomoc. Rzeczywistość jest jednak odmienna. Uchodźcy spotykają się z barierami biurokratycznymi i antyniemieckim nastawieniem. Większość państw nałożyła restrykcje wjazdowe, jednak około 115 tysięcy Żydów z powodzeniem opuściło III Rzeszę. Uchodźcy z dziećmi byli traktowani w sposób uprzywilejowany. Tylko odległe kraje, takie jak Meksyk czy Chiny, wpuszczały uciekinierów bez wiz. Od dojścia Hitlera do władzy nazistowskie Niemcy wydały na zbrojenia 45 miliardów marek. Na podstawie założeń planu czteroletniego pieniądze zostały wydane głównie na nowe czołgi i samoloty. Ponieważ finansowanie programu już dawno przekroczyło założone limity, tylko ekspansja III Rzeszy mogła zapewnić nowe źródła finansowania. Pierwszymi ofiarami tej strategii w marcu 1939 roku byli Czesi. Czechosłowacki prezydent Emil Hacha nie jest w stanie zapobiec systematycznej grabieży. Okupacja kraju sudeckiego była ku temu pierwszym krokiem. Majątki Czechów, którzy opuścili kraj sudecki po rozpoczęciu okupacji, przeszły na własność Rzeszy. Podobny los spotkał mienie Żydów, którzy uciekli przed Niemcami z Karlowych Warów. Jeszcze w tym samym roku Niemcy zajęli Pragę. To samo stało się podczas Anschlussu Austrii. Jednymi z pierwszych, którzy przyjeżdżali na podbite tereny, byli specjalni wysłannicy Reichsbanku, którzy przejmowali bank centralny okupowanego kraju i jego skarbiec. Podobny sposób postępowania powtarzał się przez całą II wojnę światową. W każdym nowo podbitym kraju Niemcy natychmiast przejmowali jego rezerwy, które były wykorzystywane do ustabilizowania na krótko niemieckiej gospodarki, znajdującej się w kompletnej rozsypce. Piętnastego marca Wehrmacht wkracza do Pragi. Dla Czechów zaczyna się 6-letni okres brutalnej okupacji. Hitler rzekomo powiedział: udało mi się to, czego pragnęliśmy od wieków, a potem dodał: zapiszę się w historii jako najznamienitszy z Niemców. Dotąd mocarstwa zachodnie uważały Hitlera za bardzo radykalnego nacjonalistę. On sam oczywiście zawsze mówił, że chce powrotu części Europy zamieszkiwanej przez Niemców w granice Rzeszy.
Uważano, że jego żądanie wobec kraju sudeckiego jest ostatnim roszczeniem. Był postrzegany jako nacjonalista, supernacjonalista, lecz oczywiście jego wejście do Pragi, do kraju, którego ludność nie była niemiecka, wszystkim otworzyło oczy. W Wielkiej Brytanii wywierano presję na premiera Chamberlaina w celu zmiany jego polityki ustępstw. Chamberlain zmienił swoją politykę i przyjął do wiadomości fakt, że Hitler pragnie zdominować świat i nic go nie powstrzyma. Kwietnia 1939 roku to dzień 50. urodzin Hitlera. Z tej okazji Goebbels urządza w Berlinie wielkie przedstawienie prezentujące rozmiar potęgi wojskowej III Rzeszy. Jest ono jasnym przesłaniem dla mocarstw zachodnich, by nie zadzierały z Niemcami. Defilada na nowo otwartej osi wschód-zachód trwa prawie 5 godzin. Hitler dokonuje przeglądu oddziałów. Goebbels odnotowuje później w pamiętniku: Führer został uhonorowany jak żaden inny śmiertelnik przed nim. Latem 1939 roku Hitler spędza w Berlinie bardzo mało czasu. Wojnę z Polską postanawia obmyślać w Gdańsku, z dala od stolicy Rzeszy. Społeczeństwo niemieckie w większości obawia się, że pokój w Europie wisi na włosku. Ludzie wierzą, że Hitler po raz kolejny osiągnie swoje cele bez rozlewu krwi. Pewien dziennikarz napisał: nie można powstrzymać się od spostrzeżenia, że ludzie przyjemnie spędzają czas, oddając się swym pasjom. ...31 lipca 1939 roku Führer uczestniczy w Monachium w obchodach Dnia Sztuki Niemieckiej. Grupa filmowców amatorów dokumentuje to wydarzenie za pomocą kilku kamer na kosztownej wówczas kolorowej taśmie filmowej. Każdy, kto w III Rzeszy coś znaczy, zajmuje tego popołudnia miejsce na trybunie honorowej i niecierpliwie wyczekuje świątecznej parady pod hasłem Żywe obrazy 2000 lat germańskiej historii. Pretensjonalne przedstawienie sugeruje, że nie tylko przyszłość, ale także przeszłość jest narodowo-socjalistyczna. Nazistowska procesja, jak pisał amerykański dziennikarz, to wyraz niestrudzonych planów Hitlera dotyczących dalszych podbojów. Znaczną część sierpnia Hitler spędza w Obersalzbergu. Dyktator tym razem przyjmuje w swojej rezydencji niewielu gości. Jednym z nich jest włoski minister spraw zagranicznych hrabia Ciano. Hitler ujawnia sojusznikowi decyzję ataku na Polskę jeszcze w sierpniu. Szef SS Himmler wraz z szefem SD Heydrichem mają zorganizować prowokację w pobliżu polskiej granicy. Człowiekiem, który wywierał największy wpływ na politykę Hitlera w sierpniu 1939 roku, był minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop. Od tygodni negocjował układ z Sowietami, by być pewnym, że Związek Sowiecki nie przeszkodzi w ewentualnej inwazji na Polskę. Wreszcie 23 sierpnia Ribbentrop leci do Moskwy, by zawrzeć traktat z największym wrogiem ideologicznym nazistów. Jednak z niemieckiego punktu widzenia sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji otwiera drogę do ataku na Polskę. To był pakt z diabłem, dawał jednak obu stronom korzyści. Dla Niemców oznaczał podział stref wpływów i zabezpieczenie wschodniej granicy, wobec czego z punktu widzenia Związku Sowieckiego mogli bezkarnie atakować Polskę. Sowietom zaś dawał czas. Stalin wiedział, że Hitler kiedyś zaatakuje. Przypuszczał, że może się to stać w latach 1942-43.
Jeśli udałoby się uzyskać tyle czasu, Armia Czerwona zdążyłaby z przygotowaniami. Dlatego z perspektywy Stalina pakt ten był bardzo przydatny, gdyż dawał czas na wzmocnienie armii. W danej chwili służył obu stronom. Dla Europy oznaczało to, że wojna była nieunikniona i miała wybuchnąć wkrótce. Gdańsk staje się zabawką polityki zastraszania w rękach Hitlera. Większość mieszkańców miasta stanowią Niemcy, ale obszar jest otoczony przez terytorium Polski. Zgodnie z ustaleniami Traktatu Wersalskiego, ten nadbałtycki port znajduje się pod auspicjami Ligi Narodów. Propaganda narodowo-socjalistyczna żąda powrotu Gdańska do Rzeszy. Prawie nikt też nie wierzy, że sojusznicy Polski, Francja i Wielka Brytania, wyślą żołnierzy, by umierali za Gdańsk. Gdańsk był tylko pretekstem. Hitler powiedział wyraźnie do dowódców, że nie chodzi o Gdańsk, lecz o Lebensraum, przestrzeń życiową dla Niemców. Stąd ekspansja. Hitler zakładał, że skoro mocarstwa zachodnie nie zareagowały militarnie w sprawie kraju sudeckiego, nie zareagują także teraz. Miał również nadzieję, że koncentrując się na Gdańsku, przerwie kontakty Polski z Zachodem. Sierpnia w Niemczech rozpoczyna się mobilizacja. Setki tysięcy mężczyzn powołanych do wojska przeniosło się do koszar w całym kraju. Kronika sugeruje, że tak samo jak w 1914 roku żołnierze chcą iść na wojnę. Jednak obserwatorzy widzą sprawy inaczej. Każdy jest przeciwny wojnie, pisał ówczesny dziennikarz amerykański. Jak może tak stanowczo przystępować do wojny kraj, którego społeczeństwo jest nią zmęczone? Niemcy napadają na Polskę 1 września 1939 roku. Po raz pierwszy regularne oddziały polskie strzelały na naszym terytorium. O godzinie 5:45 odpowiedzieliśmy ogniem. Już o godzinę wcześniej, o 4:45, oddziały niemieckie weszły na terytorium Polski. We wczesnych godzinach rannych zajęły z zaskoczenia Gdańsk i przejęły wszystkie budynki państwowe. Najdłużej broniła się Poczta Polska, lecz i jej obrońcy do wieczora musieli się poddać. Dwa dni później Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Do ostatniej chwili Hitler uważał, że mocarstwa zachodnie będą starały się unikać globalnego konfliktu i po prostu pozwolą Niemcom zaatakować i zniszczyć Polskę. Jednakże ich stanowisko było niewzruszone i przez dwa dni, jakie minęły od napaści na Polskę do wypowiedzenia wojny przez Wielką Brytanię i Francję, naziści czynili intensywne zabiegi dyplomatyczne. Nie odniosły one skutku, ponieważ Brytyjczycy postawili sprawę jasno. Nie zrobią dla nich nic, jeśli Niemcy nie wycofają się z Polski. Od 4 września Hitler stara się przebywać w pobliżu linii frontu. Te unikatowe, amatorskie zdjęcia zostały wykonane w Polsce podczas jednej z wizytacji oddziałów frontowych. Łatwo zauważyć, że Hitler jest w swoim żywiole. Wojna pobudza go tak bardzo, że nawet w rejon bezpośrednich działań wojennych jeździ odkrytym samochodem. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii Hitler ogłosił, że jego celem jest zrównanie Polski z ziemią. Już 5 września szef sztabu pisze: wróg jest praktycznie pobity. W obliczu przewagi Wehrmachtu, mającego 1,5 miliona żołnierzy, Polska kapituluje 6 października. Siły zbrojne oddają cześć Führerowi, defilując po ulicach Warszawy. Obecnie jedynie zamach stanu albo zabójstwo Führera są w stanie zawrócić Niemcy z drogi do barbarzyństwa. Oficerowie krytycznie nastawieni do reżimu nie mogą zebrać się do działania. Wieczorem 8 listopada w monachijskiej piwiarni dochodzi do eksplozji.
Bomba wybucha już po opuszczeniu piwiarni przez Hitlera. Tego dnia musiał wyjść wcześniej. O próbę zamachu naziści oskarżają Brytyjczyków. Policji udaje się zatrzymać sprawcę w chwili, gdy uciekał z kraju. Georg Elser Cieśla sam zbudował bombę. Jego celem było oswobodzenie Niemiec z tyranii. Hitler ogłosił, że to los zadecydował, by wziął na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Obecnie żałosny banał stał się twardym prawem. Pewien przeciwnik reżimu napisał w pamiętniku: straszny koniec byłby znośniejszy niż terror bez końca. W przyrodzie wszystkie słabe jednostki bez wątpienia giną. W ostatnich dekadach my, ludzie, popełniliśmy ciężkie grzechy przeciwko prawu selekcji naturalnej. Wkrótce zaczęło się zabijanie. Przymusowe sterylizacje zostały dopuszczone już w 1933 roku, aby zapobiegać potomstwu z chorobami dziedzicznymi. By usprawiedliwić eliminację ludzi upośledzonych umysłowo, propaganda nazistowska przedstawia mordowanie ich jako uwolnienie od cierpień lub pozbywanie się życia niewartego życia. W październiku 1939 Hitler zatwierdza tak zwaną akcję T4, w ramach której zabito około 90 tysięcy pacjentów. Radykalne prawo znacznie łatwiej jest wprowadzać podczas wojny. Pierwszym z tych potwornych praw była akcja T4. Jej celem było unicestwienie ludzi upośledzonych fizycznie lub umysłowo. Znaleziono sposób, by robić to anonimowo, w obawie przed rodzinami ofiar. Najbliższy krewny otrzymywał zawiadomienie w stylu, że jego dziecko zmarło na zapalenie płuc, a prochy zostaną wkrótce przysłane. Na początku 1940 roku Adolf Hitler przyjmuje w Kancelarii Rzeszy w Berlinie delegację rolników i robotników. Gdy zaczęła się wojna, setki tysięcy mężczyzn zostało powołanych do wojska. W rolnictwie i przemyśle brakuje rąk do pracy. Tym ważniejsze stało się odpowiednie zmotywowanie ludzi na tyłach. Produkcja zbrojeniowa nie spełnia oczekiwań dyktatora. Początkowo rozwój programu zakładał, że wojna rozpocznie się dopiero w 1942 roku. Hitler jednak nie zrezygnował z planów podboju. Pod kryptonimem ćwiczenia na Weserze w najlepsze trwają przygotowania do napaści Niemiec na Skandynawię. Wczesnym rankiem 9 kwietnia oddziały niemieckie wylądowały w wielu duńskich i norweskich portach. Mieszkańcy Kopenhagi ze zdziwieniem obserwują, jak przybywa coraz więcej niemieckich żołnierzy. W tym samym czasie wojsko wylądowało w Norwegii. Gdy Niemcy przejmowały kontrolę nad jakimś krajem, ustalały kontrybucję w wysokości dwukrotnej wartości ostatniego budżetu Rzeszy. W ten sposób reżim nazistowski ustabilizował finanse państwa. Oczywiście nie był to jedyny powód prowadzenia wojny, jednakże był to motyw decydujący. Znając ten fakt, widzimy wyraźnie, że reżim nie był w stanie osiągnąć kompromisu, gdyż był od samego początku do niego nieskory. Od tygodni słyszy się apele o zbiórce metalu na urodziny Hitlera. Fragment reportażu nazistowskiej telewizji relacjonuje wyraźne napięcia w społeczeństwie. Jednak nawet zbiórka metalu na urodziny Hitlera nie jest w stanie rozwiązać problemów surowcowych. Obywatele z radością dźwigają to brzemię, gdy w innych sprawach rząd zostawia ich we względnym spokoju. Żołnierze oczekują jednak niezbędnego zaopatrzenia. Zdjęcia wykonał porucznik Edgar Forsberg, stacjonujący w okupowanej Polsce. Od listopada 1939 roku Żydzi musieli nosić na ramieniu opaskę z niebieską gwiazdą Dawida. W połowie roku 1940 i tutaj zaczęło obowiązywać norymberskie prawo rasowe.
Obywateli żydowskich systematycznie pozbawiano praw i okradano. Na każde żądanie władz niemieckich w przypadku zapotrzebowania na robotników Żydów zabierano z ulicy i wywożono. Wkrótce powstały tak zwane rady żydowskie, których celem było m.in. dostarczanie robotników na każde żądanie Niemców. Lato 40 roku Hitler spędza w swojej rezydencji Berghof, skąd pochodzą te prywatne zdjęcia. Na tarasie zebrało się jego towarzystwo składające się z adiutantów, sekretarek i starych znajomych. Dyktator planuje wojnę przeciwko Francji. Wierzy, że jeśli uda mu się wygrać przed przybyciem brytyjskiej odsieczy, Wielka Brytania będzie błagać o pokój. Od czasu wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję granice pomiędzy tymi państwami ufortyfikowano. Przerwano wszystkie połączenia komunikacyjne. Tymczasem do kraju Zary skierowano dywizję niedźwiedzią Edgara Fosberga. Na ćwiczeniach z użyciem masek przeciwgazowych i granatów dymnych żołnierze demonstrują swoją gotowość do działań. Na froncie zachodnim od miesięcy nic się nie dzieje. Francuzi ochrzcili tę fazę działań mianem dziwnej wojny. 10 maja 1940 roku pod kryptonimem Fallgelb, wariant żółty, rozpoczyna się wojna błyskawiczna przeciwko Francji. 118 dywizji Wehrmachtu przechodzi przez neutralne terytoria Belgii, Holandii i Luksemburga, podążając w kierunku Francji. W ciągu kilku dni Francuzi tracą dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ponad milion dostaje się do niewoli. Do dziś rozważa się, dlaczego Niemcy tak łatwo pokonali siły francuskie i brytyjskie. Alianci dysponowali większą liczbą żołnierzy, posiadali też dwukrotnie więcej dział. Setki tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Charles de Gaulle napisze później we wspomnieniach: los Francji przypieczętowano w ciągu ledwie tygodnia. Wehrmacht posuwa się tak szybko, że machina propagandowa ledwo nadąża z filmowaniem zwycięskiej kampanii. Latem 1940 roku bitwa o Francję zostaje ponownie zainscenizowana na planie kolorowego filmu pod tytułem Interwencja artylerii. W rzeczywistości opór sił francusko-brytyjskich zostaje przełamany w ciągu kilku tygodni. Setki tysięcy żołnierzy alianckich zostaje odciętych i okrążonych w rejonie Dunkierki. Hitler nakazuje stanąć swoim dywizjom pancernym, by skierować je na południe. Dowódca Luftwaffe Göring obiecał rozprawić się z wrogiem za pomocą samolotów. Pomimo ciężkich bombardowań prawie 340 tysięcy żołnierzy zdołało się ewakuować na okrętach. Na tych zdjęciach widzimy Hitlera po przybyciu do Cambrai w północnej Francji 2 czerwca 1940 roku. Ranni żołnierze niemieccy zbiegli się pospiesznie, by dać się wykorzystać w propagandowym występie Führera. Jego pilot Hans Bauer dokumentuje te sceny. Dowódcy zwycięskiego Wehrmachtu jedzą obiad. 13 czerwca rząd francuski ogłasza Paryż miastem otwartym. Następnego dnia Wehrmacht wkracza do stolicy Francji. 4 dni później marszałek Pétain wnosi o zawieszenie broni. Triumfujący Hitler udaje się o świcie na przejażdżkę po okupowanym Paryżu. Ten film nakręcono z przedniego tarasu pałacu Trocadéro. Albert Speer zanotował później, że był to moment, w którym Hitler zdecydował odstąpić od swoich planów zniszczenia miasta.
Gdy ukończymy przebudowę Berlina, mówił swojemu architektowi, Paryż pozostanie w cieniu. Popołudniem 21 czerwca 1940 roku Hitler przybywa do Compiègne, miasta położonego na północny wschód od Paryża. Dyktator chce być obecny przy podpisywaniu kapitulacji Francji. Na miejsce wydarzenia wybrano ten sam wagon kolejowy, w którym Niemcy musiały podpisać kapitulację na koniec I wojny światowej, znajdujący się obecnie w muzeum. Dyktator chce zmieniać warunki zawieszenia broni. Wszystkie jego słowa wyrażają wolę szybkiego zakończenia, powiedział włoski minister spraw zagranicznych. Hitler jest jak gracz, który rozbił bank. Chce wstać od stołu, niczego już nie ryzykując. Jego stosunek do Francuzów był raczej pobłażliwy, gdyż głowę zaprzątał mu kolejny krok. Był nim Związek Sowiecki. Już w kilka tygodni po wspaniałym zwycięstwie nad Francuzami i zmuszeniu Brytyjczyków do wycofania się za kanał La Manche, Hitler przemawiał do swoich generałów. Przygotowujcie się do wojny ze Związkiem Sowieckim. Jej rozpoczęcie przewidywał na wiosnę kolejnego 1941 roku. Motywem strategicznym ataku na Związek Sowiecki była niemożność porozumienia się z Brytyjczykami. Odmawiali oni stanowczo jakichkolwiek pertraktacji. Nawet porażka we Francji nie zmieniła ich nastawienia. Hitler powiedział generałom, musimy zdławić ostatnią nadzieję Wielkiej Brytanii na kontynencie, jaką jest Związek Sowiecki. Jeśli go zniszczymy, Wielka Brytania będzie musiała przystać na nasze warunki, a Ameryka wycofa się. Wielka Brytania pozostanie sama na tej półkuli. Niemcy wówczas faktycznie wygrają wojnę. Pomysł był taki, by pokonać Londyn poprzez Moskwę. 6 lipca Hitler powraca do Berlina jako zwycięski wódz. Nazistowskie Niemcy są w stanie euforycznego triumfu. Stolica Rzeszy latem 1940 roku. Po zwycięskich ofensywach przeciwko Polsce i Francji chwilowo powrócił pokój. Wojna wydaje się daleka, a Niemcy cieszą się latem. Jak co roku Berlińczycy opalają się nad jeziorem Wannsee. W polityce i działaniach wojennych panuje zupełny spokój, pisze w swoim pamiętniku minister Goebbels. Kochanka Hitlera, Ewa Braun, przebywa na wakacjach we Włoszech. Widzimy ją na plaży Parigi nieopodal Portofino. Wolno jej podróżować jedynie w towarzystwie matki i siostry. Tylko najbliższe otoczenie Hitlera wie o jej istnieniu. Po rezygnacji Neville'a Chamberlaina 10 maja 1940 roku jego następcą na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii zostaje Winston Churchill. Hitler nie miał dotąd tak zaprzysięgłego wroga. Churchill szybko okazał się zupełnym przeciwieństwem Hitlera, symbolem brytyjskiego niepodporządkowania i oporu. Pod koniec maja przekonał brytyjską wojenną Radę Ministrów, by nie iść na ugodę z Hitlerem przy udziale Mussoliniego, lecz pozostać w stanie wojny. Jednakże w tamtym czasie nie miał najmniejszych nadziei na pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Wielka Brytania, będąc w stanie wojny, zdołała wycofać swoich żołnierzy z Dunkierki. Churchill, mówiąc o cudzie Dunkierki, obrócił wielką klęskę we wspaniałe zwycięstwo. Od tego momentu, od ostatnich dni maja 1940 roku, takie przemowy stawały się same w sobie retoryczną bronią brytyjskiego oporu przed Niemcami i bardzo ważnym elementem podpierania brytyjskiego morale. Bitwa o Anglię zaczyna się w lipcu 1940 roku. Jej celem była inwazja na wyspy. Niemcy mogą już wykorzystywać lotniska w Belgii, Holandii i północnej Francji, co umożliwia loty z mniejszą ilością paliwa i przenoszenie większego ładunku. Pomimo klęski we Francji, morale Brytyjczyków jest wysokie. Przyczynił się do tego Churchill, którego płomienne mowy podtrzymywały społeczeństwo na duchu. W bitwach powietrznych piloci RAF-u zadawali ciężkie straty niemieckiej Luftwaffe.
Hitler awansował 12 generałów do stopnia feldmarszałka, a Göringa mianował marszałkiem Rzeszy. Dyktator apeluje do Brytyjczyków, by ulegli rozsądkowi, jednak rząd w Londynie stanowczo odrzuca negocjacje z nazistami, ryzykując tym samym inwazję Wehrmachtu, która pod kryptonimem Lew Morski była już opracowywana. Führer obiecywał swym sojusznikom, że wkrótce złamie opór Zjednoczonego Królestwa. Hitler też miał od samego początku obawy. Z niemieckiego punktu widzenia było to ryzykowne przedsięwzięcie, ponieważ w tak krótkim czasie Niemcy nie mogły zebrać wystarczającej liczby okrętów, by przeprowadzić sprawne lądowanie żołnierzy. Obawiano się, że marynarka królewska, stacjonująca w zatoce Scapa Flow u północnych wybrzeży Szkocji, może w każdej chwili przypłynąć i udaremnić lądowanie. A przecież Luftwaffe już przegrywała w walce z samolotami królewskich sił powietrznych, ponosząc ogromne straty. Operację Lew Morski przełożono na lato 1941 roku, a w rzeczywistości jej nie przeprowadzono. Mimo wszystko na wiele miesięcy Londyn stał się głównym celem niemieckich nalotów. Führer ogłosił zamiar zmiecenia stolicy Imperium z powierzchni ziemi. Bombowce Hitlera atakują brytyjskie miasta przemysłowe, jak Coventry. Ich celem jest osłabienie morale społeczeństwa. Do końca 1940 roku na skutek nalotów zginęło w Wielkiej Brytanii około 23 tysięcy osób. Natomiast Berlińczycy ze zdumieniem patrzą na bomby spadające na ich miasto. Naloty RAF-u na Niemcy przeprowadzane były od lata 1940 roku. Kilkakrotnie udało się zrzucić bomby na stolicę. Churchill chciał pokazać nazistom, że ich ośrodek władzy jest bezbronny i znajduje się w zasięgu Brytyjczyków. Hitler był tym faktem oburzony, Goebbels zaś cieszył się z nowego rozwoju akcji. Berlin znajduje się w samym środku wojny, pisał, a to dobrze. Sowiecki minister Wiaczesław Mołotow jest świadkiem takiego nalotu podczas wizyty w Berlinie. Po podpisaniu aktu o nieagresji Stalin zajął się kampanią przeciwko Finlandii, która przynosiła ciężkie straty. Dzięki tajnym protokołom już wcześniej zajął wschodnią Polskę i kraje nadbałtyckie. Pakt wciąż obowiązywał, jednak jeszcze przed końcem roku Hitler oświadczył, że planowanie wojny przeciwko Związkowi Sowieckiemu należy zakończyć przed majem 1941 roku. Fragment okupowanego przez Niemcy terytorium Polski w międzyczasie wcielono do Rzeszy, z reszty zaś stworzono będące pod niemiecką administracją Generalne Gubernatorstwo. Na ziemiach tych zamieszkiwało około 1 400 000 Żydów. Do dziś nikt nie wie dokładnie, co się z nimi stało. Po zwycięstwie nad Francją rozważano możliwość wysłania wszystkich Żydów z niemieckiej strefy wpływów na Madagaskar. W tym samym czasie powstały jednak plany masowego deportowania ich na tereny położone na wschód od Generalnego Gubernatorstwa, gdzie budowano obozy koncentracyjne. Od tej chwili wielu Żydów wysyłano na roboty przymusowe. Po tych kilku zwycięstwach większość Niemców naiwnie wierzyła, że powróci pokój. Kilku ocalałych krytyków reżimu wiedziało swoje. Karl Friedrich Gerdeler pisał, dług Rzeszy jest tak wielki, że nie może być spłacony nawet po zupełnym ogołoceniu Francji i Polski. Jeśli wojna zakończy się teraz, społeczeństwo niemieckie stanie w obliczu nieuniknionej konieczności konsolidacji budżetu. Przypuszczał, że reżim pójdzie łatwiejszą drogą kontynuowania wojny i ataku na kolejne państwa. Filmowiec amator Goetz Hirtreger szkoli się na radiotelegrafistę w koszarach Schlieffen niedaleko Berlina. Zimą z 1940 na 1941 coraz więcej młodych ludzi odbywa ćwiczenia, by realizować wojenne plany Hitlera. Niemieckie wojsko defiluje po polach elizejskich w Paryżu. We francuskiej stolicy daje się odczuć jego obecność. Stacjonuje tu ponad 20 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu. Zwycięzcy chętnie demonstrują swoją siłę przed przegranymi. Natychmiast zostają wprowadzone niemieckie porządki. Okupant podporządkowuje sobie gospodarkę kraju. Żydowskim właścicielom odbierane są ich przedsiębiorstwa. Kto tylko ma pieniądze i znajomości, opuszcza Francję.
Wprowadzono system, według którego żołnierz niemiecki stacjonujący w okupowanym kraju mógł wymienić na lokalną walutę przywiezione ze sobą lub otrzymane marki niemieckie. Udawał się do biura płatnika, gdzie wymieniał pieniądze, w zależności od kraju, na franki, korony czy złotówki. Marki zaś wracały do skarbu Rzeszy jako przychody podatkowe, stanowiąc obciążenie finansowe gospodarki okupowanego kraju. Słodkie życie okupantów zostało zorganizowane i było nadzorowane przez lekarzy Wehrmachtu. Zarekwirowano wszystkie burdele we Francji, prostytutki zaś zabawiały niemieckich żołnierzy. Wyżsi oficerowie preferowali bardziej wyrafinowane uciechy. Prezentowany film zrealizowano najprawdopodobniej w Paryżu. Przedstawia wysokie sfery niemieckiej armii. 1 maja 1941 roku Adolf Hitler odwiedza Wiedeń. Zupełnie jak 3 lata wcześniej Austriacy ustawiają się wzdłuż ulic, by powitać swego Führera. Jego charyzma trwa. Dyktator uważa, że jest już przygotowany do kampanii przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Lecz w kwietniu 1941 roku jego plany się zmieniają. Musi wysłać żołnierzy na kolejny front. Interwencja wojskowa włoskiego sojusznika w Grecji jest bliska porażki. Wehrmacht zajmuje więc najpierw Jugosławię, a następnie uderza na Grecję. Gottfried Kessel, oficer pułku piechoty Grossdeutschland, jest zapalonym filmowcem. Wyznaczono mu zadanie prowadzenia wojennej kroniki. Po 11 dniach walk armia jugosłowiańska bezwarunkowo kapituluje. Około 350 tysięcy żołnierzy trafia do niewoli. Te zdjęcia Kessel wykonał w okupowanym Belgradzie wkrótce po kapitulacji. Serbscy żołnierze zostają uwięzieni w belgradzkiej twierdzy. Drugiego kwietnia Kessel utrwala na taśmie filmowej brutalną akcję odwetową Wehrmachtu. W związku z zabiciem przez partyzantów 2 oficerów SS i 9 cywilów, 12 jeńców zostaje rozstrzelanych pod murem cmentarza w Panczewie. Od początku wojny słabną wpływy zastępcy Hitlera Rudolfa Hessa. Świadomy zbliżającej się ofensywy przeciwko Stalinowi ma nadzieję na zawarcie pokoju z Wielką Brytanią. 10 maja Hess leci sam do Szkocji samolotem skonstruowanym przez Messerschmitta. Wierzy, że uda mu się przeprowadzić rozmowy pokojowe z brytyjskim rządem. Podróż Hessa do Szkocji w maju 1941 roku była bezowocną próbą nakłonienia Brytyjczyków do sojuszu z Niemcami, którego rzekomo Hitler zawsze pragnął, a jego nadzieje zostały tak bezpowrotnie rozwiane. Do ostatniej chwili Hess obawiał się widma wojny na 2 frontach. Przypuszczał, że jego osobiste kontakty z wpływowymi osobami z Wielkiej Brytanii pozwolą mu dostać się do samego króla, któremu chciał zaproponować sojusz, a w każdym razie wynegocjować nieprzeszkadzanie Niemcom w sprawie ataku na Związek Sowiecki. Jak łatwo było przewidzieć, Hess został aresztowany. Brytyjczycy, co dziwne, nie zrobili z tego faktu użytku propagandowego. Działanie Hessa zostaje przedstawione niemieckiej opinii publicznej jako akt zdrady. Hitler ogłosił, że Hess był psychicznie chory. Führer był zdruzgotany, wspomina w pamiętniku Goebbels. Jak my się przedstawiamy światu? Drugi po Führerze człowiek w Rzeszy okazuje się wariatem, potworny i nie do pomyślenia. W ciągu całego 1941 roku Brytyjczycy wzmagają naloty na miasta III Rzeszy.
Raz za razem bombowce RAF-u przedzierają się przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. Te zdjęcia z bombardowanego Berlina wykonano potajemnie. Aby zachować poparcie społeczeństwa, filmowanie w takich sytuacjach było zakazane. Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 roku rozpoczyna się realizacja planu Barbarossa. 20 Grupa Pancerna, wchodząca w skład Grupy Armii Środek, maszeruje z Prus Wschodnich na Białoruś. Goetz Hüttreger, radiotelegrafista, filmuje pierwsze dni konfliktu. Hitler zaskoczył Armię Czerwoną, a jego żołnierze w ciągu 4 tygodni posuwają się daleko w głąb Ukrainy. Przywódcy nazistowscy sądzą, że są w stanie skruszyć kolosa na glinianych nogach jednym uderzeniem. Wojna przeciwko Związkowi Sowieckiemu miała wyraźne cele gospodarcze i polityczne. Od samego początku plan opierał się na wyliczeniach Ministerstwa do Spraw Żywności i Rolnictwa, według którego, aby Niemcy mogli odnieść korzyść z produkcji rolniczej na Ukrainie, w Związku Sowieckim musi zginąć 10 milionów ludzi. Odpowiednie wytyczne sporządzono na kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny. Drugim celem nazistów były surowce. Chodziło przede wszystkim o pola naftowe w Baku, a także o złoża węgla i rudy żelaza. Zaprawione w boju dywizje Hitlera zadają Armii Czerwonej ciężkie straty. Setki tysięcy żołnierzy sowieckich trafia do niewoli. Rozkaz Führera nakazywał rozstrzeliwać na miejscu wszystkich komisarzy politycznych. Resztę jeńców gromadzono w prowizorycznych obozach. Ci, którym udało się przeżyć, są wywożeni w głąb Niemiec na roboty. Gdy nastąpiła ogromna inwazja, oddziały sowieckie były rozmieszczone w taki sposób, że Niemcy w pierwszych dniach z łatwością brali ogromną liczbę jeńców i bardzo szybko posuwali się naprzód. Wyglądało, że ofensywa potrwa krótko, a tego wszak oczekiwało niemieckie dowództwo. Hitler mówił 4 do 5 miesięcy. Niektórzy wojskowi uważali, że nawet krócej. I nie oni jedni, wywiady brytyjski i amerykański spodziewały się zwycięstwa Niemiec nawet w ciągu kilku tygodni. Był taki moment, w którym niemiecki szef sztabu generalnego Halder uważał już wojnę za wygraną. Czas pokazał, jak bardzo się mylił. Pod koniec sierpnia Hitler przyjeżdża na Ukrainę. Oznajmia, że ogromne terytoria Rusi staną się wkrótce przestrzenią życiową dla niemieckich osadników. Żołnierze gorąco pozdrawiają swojego najwyższego dowódcę. Większość z nich nie ma pojęcia, że tuż za linią frontu dochodzi do aktów ludobójstwa. Prawie na pewno nie został wydany pisemny rozkaz. Istnieje pewna liczba upoważnień, wystawionych jeszcze latem czy nawet wiosną 1941 roku, przed rozpoczęciem planu Barbarossy, dotyczących zagłady Żydów w Związku Sowieckim, a także rozkazy Hitlera z jesieni 1941, nakazujące deportację niemieckich Żydów na obszary, gdzie odbywa się ludobójstwo. Wydawano także dalsze upoważnienia. Przez okres około pół roku, aż do wiosny 1942, kiedy to zagłada Żydów w okupowanej Europie stała się oczywistością. Dowódca SS Heinrich Himmler odwiedza w asyście kamery obóz sowieckich jeńców wojennych niedaleko Mińska. Począwszy od 2 lipca, na zdobytych terenach rozlokowują się tzw. oddziały specjalne SS, mające na celu likwidowanie sowieckich funkcjonariuszy partyjnych oraz Żydów. Morderstwa nazywa się środkami odwetowymi. W końcu lipca 1941 roku na przedmieściach Lipawy na Łotwie jeden z takich oddziałów morduje Żydów, a marynarz Reinhard Wiener filmuje egzekucję. Podczas pierwszych 5 miesięcy od rozpoczęcia operacji Barbarossa z rąk niemieckich oddziałów specjalnych ginie ponad 500 000 Żydów.
W całej okupowanej Polsce powstają getta dla Żydów. Także w Krakowie umieszcza się ich za murem, gdzie mogą zabrać niewiele rzeczy osobistych. Naziści niczym ogromną siecią zaganiają swoje ofiary z całej Europy. Niebawem warunki życia deportowanych ludzi znacznie się pogarszają. Przez pierwsze dwa lata Rzesza Niemiecka zaopatrywała okupowaną Polskę w żywność. Pod koniec 1941 roku minister Rzeszy do spraw żywności i rolnictwa powiedział: teraz oni nam muszą przysyłać jedzenie. Po czym udał się do Krakowa, by zakomunikować tę nowinę niemieckim władzom okupacyjnym. Usłyszał: nie możemy, będziemy mieli bunt z powodu głodu, a nie posiadamy wystarczających sił policyjnych. Wiecie, co odpowiedział? Wkrótce ta ziemia zostanie oczyszczona z Żydów, mając oczywiście na myśli rychłą ich eksterminację. Będzie o 2 miliony gęb mniej do wykarmienia. Od października 1939 roku naczelną władzę w Generalnej Guberni sprawował Hans Frank, stary towarzysz Hitlera. Ten wygadany prawnik był od samego początku jednym z twórców ludobójstwa. 2 miliony Żydów żyjących na administrowanych przez niego terenach było bezlitośnie i brutalnie ciemiężonych. Deszcz i błoto wyraźnie zwolniły tempo posuwania się oddziałów niemieckich w głąb Związku Sowieckiego. Zgodnie z założeniami Moskwa powinna być już dawno zdobyta. Występowały jednak braki w sprzęcie i zaopatrzeniu. Wiadomo, że armia niemiecka wybrała się na podbój Związku Sowieckiego bez zimowego wyposażenia. Uczyniono tak, ponieważ obawiano się, że z ciężkim sprzętem wojsko będzie posuwało się wolniej. Można dostrzec tutaj w myśleniu politycznym Hitlera wiarę w sukces w ciągu 3 miesięcy. Jak się nie uda, to przegramy. Jednak aby się udało, trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Właśnie takie myślenie doprowadziło do klęski pod Moskwą i Leningradem zimą z 1941 na 1942 rok. Hitler rozkazuje atakować Moskwę, jednak wychudzeni żołnierze grzęzną w zaspach. Oczywiście niemiecka propaganda pokazuje zupełnie inne zdjęcia. Armia pancerna Guderiana atakuje południowo-zachodnie dzielnice Moskwy. Bolszewicy ufortyfikowali okoliczne wioski i trwają o nie zaciekłe walki. Znów niemiecka piechota, saperzy i czołgiści okazali swoją wyższość w walce z Sowietami. Tylko najlepsi żołnierze na świecie mogą poradzić sobie z takimi wspaniałymi przeciwnikami. Zdjęcia pochodzą z pierwszych dni listopada 1941 roku. Zostały zrealizowane w specjalnym sklepie dla Żydów na Stuttgartskiej Seestrasse. W owym czasie III Rzeszę nadal zamieszkuje 163 tysiące Żydów. Mieli obowiązek noszenia na ubraniu gwiazdy Dawida. Film propagandowy zatytułowany Żydowski sklep miał pokazać światu, że Żydzi w Niemczech mają taki sam dostęp do jedzenia jak aryjska część społeczeństwa. 7 grudnia teatr działań II wojny światowej nagle się zmienia. Japońskie bombowce i myśliwce atakują amerykańską bazę marynarki wojennej w Pearl Harbor na Hawajach. Dla prezydenta USA Roosevelta atak przychodzi we właściwym czasie. Pearl Harbor powoduje wzrost nastrojów patriotycznych. Ameryka wypowiada wojnę Japonii. Hitler odpowiada natychmiast. 11 grudnia, 3 dni po wybuchu wojny pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi, Führer przemówił w Reichstagu do narodu niemieckiego. Niemcy i Włochy postanowiły walczyć u boku Japonii w obronie wolności swoich ludzi i niepodległości terytoriów przed USA i Anglią. Z perspektywy Hitlera atak ten dawał mu szansę wygrania wojny. Chodziło o to, że Japończycy częściowo związali siły amerykańskie na Pacyfiku. Dzięki temu niemieckie okręty podwodne będą miały większą swobodę na Atlantyku. A według Hitlera bitwa o Atlantyk będzie decydująca, ponieważ U-boty zapobiegną dostarczaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Wielkiej Brytanii, co zmusi Brytyjczyków do rozmów
a więc da Niemcom zwycięstwo w Europie. Tak więc atak na Pearl Harbor przez chwilę dawał Hitlerowi szansę, której tak pragnął. Pewne siebie nazistowskie Niemcy wysyłają okręty podwodne do wybrzeży Stanów Zjednoczonych w celu przerwania linii zaopatrzenia pomiędzy Ameryką a Wielką Brytanią. Propaganda dumnie pokazuje zdjęcia Nowego Jorku wykonane przez operatorów kroniki filmowej. Rozpoczęła się operacja Paukenschlag. O zmierzchu dostrzeżono tankowiec. U-bot ustawia się do ataku. Śluza pierwsza otwarta. Ognia. Trafiony. Po powrocie komandor porucznik Topp powiedział: tym razem zrobiliśmy Amerykanom piękną procesję płonących tankowców. Dowódcy okrętów podwodnych chętnie wspomagali machinę propagandową fałszywymi opowieściami o rycerskiej wojnie. Komandor porucznik Topp ze swoją załogą zatopił okręty wroga o łącznej wyporności 208 tysięcy ton. Podczas ostatniej misji on sam posłał na dno 7 statków handlowych. 5 z nich to naładowane tankowce. Minister propagandy Goebbels zauważa, że takie relacje są przez Niemców chętnie przyjmowane. Ponieważ Hitler obecnie rzadko pojawia się publicznie, Goebbels przejął na siebie tę rolę. Zdjęcia wykonano podczas przemówienia w Monachium, nie były jednak nigdy pokazywane w niemieckich kinach. Jeszcze nie nadszedł czas wojny totalnej Goebbelsa. Podczas operacji Barbarossa do niewoli trafiło ponad 3 miliony żołnierzy sowieckich. Propaganda przedstawia ich jako podludzi, którzy nie zasługują na współczucie ani pomoc od niemieckiego społeczeństwa. Jeńcy są poważnie zaniedbani. W ciągu 1942 roku setki tysięcy z nich umiera w obozach. Pod koniec kwietnia 1942 roku Benito Mussolini odwiedza Hitlera w Obersalzbergu. Obaj dyktatorzy prezentują jedność i siłę. Jednak ich sytuacja jest niepewna. Wspólna kampania przeciw Sowietom ugrzęzła w martwym punkcie. W Afryce Północnej zaś ich żołnierze znaleźli się pod naporem aliantów. Oddziały Afrika Korps są w stanie chwilowo się utrzymać, a nawet osłabiają brytyjską 8. Armię. Zdjęcia wykonane w tamtym czasie zawdzięczamy nieznanemu operatorowi. Szeregowiec został odznaczony Krzyżem Żelaznym. Odznaczenie to jest jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych, jednak w miarę trwania wojny nadaje się je coraz częściej. Żołnierze wciąż są beztroscy i przekonani o swoim zwycięstwie. Żydzi ze Stuttgartu gromadzeni są w obozie przejściowym, aby wkrótce wyruszyć na wschód, zgodnie z żądaniem władz niemieckich. Większość z nich wierzy, że będą internowani w obozach pracy. Wyżsi urzędnicy ministerialni i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa od dawna wiedzą, że rozpoczęło się ostateczne rozwiązanie. 11 milionów europejskich Żydów zostanie wysłanych do obozów zagłady. Od wiosny 1942 roku proces ludobójstwa przybrał zorganizowaną formę powszechnej próby unicestwienia całej populacji Żydów w Europie i stał się nie do powstrzymania. Machina została uruchomiona. Aparat biurokratyczny działał bez zarzutu, a Żydzi byli wyłapywani i deportowani ze wszystkich krajów. Tego procesu nie dało się zatrzymać. Nabrał impetu, stał się niezależny od jakiejkolwiek jednostki i trwałby tak aż do całkowitej zagłady Żydów.
Warszawskie getto zamieszkiwało około 400 tysięcy osób. Byli ściśnięci jak sardynki w puszce. Mieszkali w przerażających warunkach. Tajny raport opublikowany przez niemiecki Wydział Propagandy 21 marca 1942 roku mówił: liczba zgonów w getcie wciąż oscyluje około 5 tysięcy na miesiąc. Lekarz z getta donosi: ludzie zasypiają w łóżku lub na ulicy, a nad ranem są już martwi. Niemiecki gubernator Warszawy stwierdził proroczo: wszystko, co zostanie z kwestii żydowskiej, to cmentarz. Niemieckie społeczeństwo na tyłach frontu zaczęło już mocno odczuwać trwającą wojnę. Aby przerwać determinację Niemców, Brytyjczycy zastosowali strategię nazwaną bombardowaniem moralnym, atakując dzielnice mieszkalne i centra miast. Powstały chaos jednakże ułatwił nazistom realizację planu deportacji Żydów. Bombardowania nie były oczywiście jedynym powodem prześladowania Żydów czy budowy obozów zagłady. Jednak naloty spowodowały powstanie pomysłu wysiedlania Żydów z dotkniętych bombardowaniami obszarów, który zyskał poparcie lokalnych władz. Wzrastała presja ze strony społeczeństwa. Zabierzcie ich od nas i niech już nigdy nie wracają. Większość transportów jechała z Hamburga, Zagłębia Rury, ale także z Bremy, Bremerhaven czy Emden. Dzięki deportacji Żydów lokalne społeczności otrzymywały domy, a co istotniejsze, wyposażenie mieszkań i ubrania. Dawało to rodzinom niemieckim, które poniosły straty podczas nalotów, coś w rodzaju nieoficjalnej pomocy. Osobą odpowiedzialną za organizację ludobójstwa jest szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i protektor Czech i Moraw, Reinhard Heydrich. 27 maja czescy cichociemni dokonali zamachu na Heydricha, który zmarł w szpitalu kilka dni później. Zemsta SS była przerażająca. 10 czerwca spalono i zrównano z ziemią położoną niedaleko Pragi wieś Lidice, podejrzewając, że zamachowcy tam się ukrywali. Wszystkich 172 mężczyzn rozstrzelano, kobiety i dzieci zaś wywieziono do obozów koncentracyjnych. Propaganda bagatelizuje negatywne aspekty wojny. Widzimy, w jaki sposób zabawiano rannych żołnierzy w Monachium. Tylko najwyżsi dowódcy znają rozmiar klęski, jakiej doświadcza niemiecka machina wojenna. W czasie kampanii sowieckiej zginęło lub dostało się do niewoli ponad 1 000 000 żołnierzy. Większość społeczeństwa była nastawiona skrajnie realistycznie. Wzrosła liczba ubezpieczeń na życie i zaciągniętych kredytów hipotecznych. Reżim propagował tak zwany system żelaznego oszczędzania, który dawał obywatelom zwolnienie z podatku oraz obowiązku płacenia ubezpieczenia społecznego i przynosił zysk rzędu 10-15% w skali roku. Haczyk jednak polegał na tym, że płatność była związana z ostatecznym zwycięstwem w wojnie, a tego nikt się nie spodziewał. Jedynymi beneficjentami tego planu były osoby pracujące w sektorze publicznym lub w organizacjach partyjnych. Uczynili to tylko z powodu presji społecznej. Obecnie najważniejszym celem wojny stał się nie podbój przestrzeni życiowej, a ropa naftowa. Tak oświadczył Hitler po rozpoczęciu w 1942 roku letniej ofensywy przeciwko Armii Czerwonej. Jeżeli nie zdobędę ropy z pól Majkopu i Groznego, będę musiał zakończyć tę wojnę. Lekceważy wszelkie krytyczne uwagi swoich generałów, twierdząc, że tylko jego nieugiętość zapobiegła katastrofie napoleońskiej. Ta wojna nie toczyła się o zwycięstwo lub porażkę, lecz o triumf lub upadek. Wehrmacht gromadzi wszystkie siły do ofensywy na południu Rosji.
Wojska niemieckie przełamują w niektórych miejscach front sowiecki. Mniejszym zaś jednostkom udaje się nawet zająć pola naftowe pod Majkopem. Nie wystarcza to jednak dla zapewnienia tak pilnie potrzebnych dostaw. Niemcy nie przejawiają najmniejszego szacunku dla cywilów. Jeśli napotykają najmniejszy nawet opór, palą całe wsie i rozstrzeliwują ich mieszkańców pod pretekstem, że są partyzantami. Obszary okupowane są bezlitośnie grabione. Pomimo faktu, że przejęte produkty rolne i środki spożywcze są wysyłane do Rzeszy całymi wagonami, zaopatrzenie w żywność jest w Niemczech dalece niewystarczające. Hitler konsekwentnie sprzeciwia się nakładaniu na Niemców jakichkolwiek obciążeń. W czasie słynnego spotkania z Hermannem Göringiem powiedział, że należy podwoić wyzysk okupowanych terenów na rzecz narodu niemieckiego, co oznaczało, że aby zapewnić ojczyźnie stabilność i nie powtórzyć sytuacji z końca I wojny światowej, należy drastycznie zwiększyć liczbę kontyngentów żywności i ilość towarów wywożonych z podbitych ziem. Nieznany lekarz wojskowy dokumentuje makabryczną rzeczywistość wojny w szpitalu wojskowym nieopodal Bielefeld. Nawet po amputacji żołnierze Wehrmachtu mają być zdolni do służby zarówno na froncie, jak i na tyłach. Wraz ze wstrzymaniem zaopatrzenia, wojna w Afryce Północnej także staje się dla Niemców katastrofą. Siły brytyjskie, które obecnie przewyższają liczebnie Niemców, zadają cios korpusowi feldmarszałka Rommela pod El Alamein. Rozkaz odwrotu wydany przez Rommela swoim żołnierzom rozwścieczył Hitlera. Musisz pokazać ludziom, że nie ma innej drogi jak ta, która prowadzi do zwycięstwa lub śmierci, pisał w depeszy dyktator. Hitler wydaje w sprawie Rommela nakaz aresztowania, który nigdy nie zostaje wykonany. Pomimo porażki, propaganda sławi feldmarszałka jak bohatera. Jednak Rommel coraz bardziej dystansuje się od Führera. Kilkakrotnie wygłasza opinię, że ostateczne zwycięstwo jest nieosiągalne. Dwudziestego trzeciego listopada 1942 roku 6. Armia Niemiecka pod dowództwem generała Paulusa zostaje okrążona pod Stalingradem. Dzięki dostawom uzbrojenia z zachodu Armia Czerwona może trzymać Niemców w szachu. Hitler nakazuje utrzymywać pozycję w Stalingradzie za wszelką cenę, co skutkuje zaciekłymi walkami w mieście nad Wołgą. Zaopatrzenie wojsk z powietrza jest niewystarczające. W Stalingradzie Wehrmacht w końcu traci aurę nieugiętości, która dotąd go otaczała. Do jesieni 1942 roku wojska niemieckie były uwikłane w Stalingradzie, a w ciągu kolejnych kilku miesięcy poniosły wielką i decydującą porażkę. Należy wspomnieć, że w roku 1942 armia niemiecka była znacznie słabsza niż jeszcze rok wcześniej. W międzyczasie straciła milion ludzi. Myśląc realnie, upragnione ostateczne zwycięstwo nie było już możliwe. Jednak z perspektywy Hitlera sprawa przedstawiała się zupełnie inaczej. W Wilczym Szańcu, swojej głównej kwaterze wojskowej położonych w Prusach Wschodnich, 10 stycznia 1943 roku Hitler gości rumuńskiego dyktatora Iona Antonescu. Hitler utrzymuje, że wraz ze swoim rumuńskim i włoskim sojusznikiem wspólnie ponoszą odpowiedzialność za sytuację w Rosji. Generałowie mają rozkaz walczyć o Stalingrad do ostatniego żołnierza. Fakt, że oddziały niemieckie zostały w Stalingradzie otoczone, jest trzymany w tajemnicy na osobisty rozkaz Führera.
Przyjęcie z okazji 50. urodzin Göringa 19 stycznia. Marszałek Rzeszy obiecał wbrew zdrowemu rozsądkowi wysłanie zaopatrzenia okrążonym oddziałom z powietrza. I choć po klęsce lotnictwa nie jest już szczególnie poważnie traktowany, wielokrotnie udaje mu się zrobić wrażenie na Hitlerze swymi pustymi obietnicami. Szósta armia poddaje się 31 stycznia. Trzęsący się i załamani, nasi widzą ludzkie straty Stalingradu, głosiła ulotka rozpowszechniana w lutym przez grupę oporu Biała Róża. Czy chcecie poświęcić resztę niemieckiej młodzieży dla niskich ambicji partyjnej kliki? Nie, nigdy. Odważni studenci, w tym rodzeństwo Sophie i Hans Scholl, zostali aresztowani i straceni przed upływem miesiąca. Friedrich Paulus, dowódca 6. Armii podczas przesłuchania przez Rosjan. Na dzień przed kapitulacją Hitler awansował Paulusa do stopnia feldmarszałka, co było sugestią skłaniającą do samobójstwa w obliczu porażki. Stalingrad był ogromną przegraną. Została utracona cała 6. Armia. Nie dało się ukryć, że stał za tą klęską sam Hitler. I po raz pierwszy społeczeństwo obwiniało Hitlera osobiście. Wyrażano to oczywiście bardzo ostrożnie, ale było to jasne po klęsce pod Stalingradem, że winą obarczano osobiście Führera. Jego mit zdecydowanie przyblakł. Był to kluczowy moment w upadku mitu, który otaczał Hitlera, mitu nieomylności. Wszyscy inni popełniali błędy, wojskowi czy pozostali liderzy partii, a on nie. Klęska pod Stalingradem to zmieniła. Berchtesgaden nie było jeszcze w zasięgu alianckich bombowców, a już w Obersalzbergu podjęto przygotowania do nalotów bombowych. Hitler osobiście przygląda się ćwiczeniom wiosną 1943 roku. Spędza więcej czasu w swoim górskim ustroniu. Był przyzwyczajony do wygrywania wszystkich bitew i do tego czasu wszystko szło po jego myśli. Był przekonany, że jest zbawcą narodu niemieckiego i wierzył, że Niemcy mogą osiągnąć zwycięstwo z nim na czele. Ponieważ wszystkie kampanie dotąd kończyły się sukcesem, upewniało go to w roli zbawiciela. Gdy skończyły się sukcesy na polu bitwy, przeżył wielki szok i zaczął się załamywać. Hitler zwierza się Goebbelsowi, że upadek III Rzeszy może być spowodowany tylko przez słabość ludu. Jeśli naród niemiecki miałby być unicestwiony przez inny naród, to Führer nie odczuwałby wobec niego żadnej litości. 18 lutego w Pałacu Sportu w Berlinie minister propagandy wygłasza swoje słynne przemówienie o wojnie totalnej. Anglicy twierdzą, że naród niemiecki jest przeciwny wprowadzeniu przez rząd metod wojny totalnej. Oni pragną nie wojny totalnej, lecz kapitulacji. Pytam was, chcecie wojny totalnej? Jeśli będzie trzeba. Czy chcecie wojny jeszcze bardziej totalnej i radykalnej, niż możemy to sobie dziś wyobrazić? Z całą pewnością widzę, że wojna totalna istnieje nie tylko na papierze, napisał Goebbels w pamiętniku. W stylu europejskiego dyktatora gospodarczego nowy minister uzbrojenia Rzeszy Albert Speer stara się zabezpieczyć dostawy zarówno dla frontu, jak i dla zaplecza. Starając się zrekompensować braki siły roboczej, Speer zarządza na obszarach okupowanych przymusowy nabór robotników, w tym więźniów obozów koncentracyjnych, do pracy niewolniczej w niemieckich fabrykach zbrojeniowych. Na zdjęciach minister demonstruje najnowsze osiągnięcia niemieckiej techniki wojskowej. Mimo braków zaopatrzenia w surowce, sporadycznie udaje się zwiększyć produkcję we wszystkich sektorach. Od czasu, gdy latające fortece sił powietrznych Stanów Zjednoczonych rozpoczęły bombardowania niemieckiego terytorium,
pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie na działa przeciwlotnicze. Niemieckie fabryki zbrojeniowe stały się głównym celem amerykańskiego lotnictwa, podczas gdy Brytyjczycy skupili się na niszczeniu całych miast nazistowskich Niemiec. Od pewnego czasu niemieckiej artylerii przeciwlotniczej i nocnym myśliwcom udaje się zestrzeliwać wiele bombowców. Setki alianckich pilotów i członków załóg jest linczowanych przez rozwścieczony tłum za przyzwoleniem nazistowskich przywódców. Jednak coraz więcej bombowców osiąga cele i zrzuca śmiercionośny ładunek, nie napotykając przeszkód. Obrazy są za każdym razem identyczne, czy to w Berlinie, Kolonii, czy w Lipsku. Strażacy próbują gasić płomienie, wydobywani są zabici. Ludzie usiłują ratować, co się da. Bezradność i brak reakcji władz budzi coraz więcej głosów krytyki. Jednak opozycja nie daje o sobie znać. Trzeba wiedzieć, że każdy reżim totalitarny, a przede wszystkim reżim narodowo-socjalistyczny, ma na celu zlikwidowanie ośrodków, w których może się tworzyć opinia publiczna. Nie było wolnej prasy, nie było niezależnych organizacji, a wszystkie stowarzyszenia i towarzystwa zostały przekazane w ręce partii i odpowiednio przearanżowane. Nie było miejsc, w których istniejąca bez wątpienia powszechnie opozycja, społeczne niezadowolenie lub ludzie przekonani o strasznym końcu tego wszystkiego mogliby się zorganizować i zyskać głos. Od dłuższego czasu przeciwnicy Hitlera w Wehrmachcie nie mają wątpliwości, że Führer musi zginąć za wojnę i zabijanie bez końca. Młodzi oficerowie planują zamach podczas inspekcji oddziałów w Smoleńsku. Jednak ich generał zatrzymuje akcję z powodu nieobecności szefa SS Himmlera. Żołnierze wiwatują na cześć Hitlera, a propaganda filmuje wydarzenie. Dyktator odwiedza stolicę Rzeszy sporadycznie, więc jego publiczne pojawienie się na obchodach Dnia Pamięci stworzyło wojskowym opozycjonistom dogodną możliwość podjęcia kolejnej próby zamachu. Plan znów się nie udaje, ponieważ Hitler zbyt szybko opuszcza stary arsenał i zdeterminowani oficerowie tracą kolejną okazję. Za granicą to tytuł propagandowego filmu pokazywanego w Polsce w celu przyciągnięcia siły roboczej do Niemiec. Zdjęcia zrealizowano w halach produkcyjnych zakładów motoryzacyjnych w mieście samochodów Siła poprzez Radość. Jak oficjalnie nazywał się dzisiejszy Wolfsburg. Przed wojną produkowano tam Volkswageny Garbusy. Ludziom chce się wmówić, że otrzymają pracę na dogodnych warunkach, ze wspaniałym wyżywieniem, opieką medyczną na najwyższym poziomie, wysokim wynagrodzeniem i częstymi urlopami. W wiosce Steindorf na Pomorzu filmowiec amator dokumentuje brutalną rzeczywistość. Gdy niemiecka dziewczyna związuje się z robotnikiem cudzoziemskim, ludność nie okazuje litości, winnych piętnując publicznie. W ostatnim tygodniu lipca 1943 roku bombowce RAF-u przeprowadzają kilka nocnych bombardowań Hamburga. Bomby spowodowały ogromny pożar. Całe dzielnice spłonęły w ciągu kilku godzin. Ludzi pochłonęło ogromne piekło. Ogień ogarniał wszystko, co spotkał na swej drodze. Strażak Hans Brunswich wykonał te zdjęcia za zgodą władz dla celów dokumentacyjnych. Podczas tak zwanej operacji Gomora zginęło ponad 35 tysięcy ludzi. Jednak ataki aliantów nie złamały ducha ocalałych mieszkańców miasta.
Mieszkańcy Hamburga nie spali spokojnie już od 1940 roku. Byli całkowicie wykończeni, zwłaszcza po zmasowanych nalotach latem 1943 roku. Tak więc opór wobec reżimu nie był tutaj priorytetem. W tak złej sytuacji sprawy ludzkie są zredukowane do poziomu jednostki. Rozwija się coś w rodzaju zobojętniałej lojalności wynikającej z braku alternatyw. Człowiek nie rozpoznaje dróg prowadzących do zmian lub odbiera je jako zamknięte. Tak jak w przypadku wojny przeciwko Związkowi Sowieckiemu, reżim określił swoją drogę. Nie ma powrotu. Jest tylko zwycięstwo lub przegrana. Jeśli przegramy, wszyscy umrzemy, a z nami większa część Niemców. Latem 1943 roku Heinrich Himmler odwiedza tajny wojskowy ośrodek naukowy w Peenemünde. Reichsführer SS wyraził już jakiś czas wcześniej swoje zainteresowanie rakietami A4 i chce osobiście doglądać prac nad ich budową. Wyniki doświadczeń wciąż pozostawiają wiele do życzenia, ale nazistowskie przywództwo pokłada duże nadzieje w Wunderwaffe. Wierzą, że wkrótce ich cudowna broń będzie gotowa i obiecują społeczeństwu odwet na brytyjskich miastach. Führer chce powstrzymać sowiecką kontrofensywę na froncie wschodnim, manifestując swoją siłę w pobliżu Kurska. Według obliczeń operacja Cytadela ma być potężną ofensywą i powrotem jego armii na wschód. Może także wytrącić z równowagi zachodnich aliantów. Plany te okażą się już wkrótce zupełnie nierealne. Siedemset tysięcy żołnierzy Wehrmachtu szturmowało na próżno umocnione pozycje Armii Czerwonej. W ofensywie niemieckiej nie widać było żadnej strategii. Hitler w końcu wstrzymuje bezcelowe działania. Bitwa na Łuku Kurskim wyznacza moment, od którego Armia Czerwona przejmuje inicjatywę, a Wehrmacht znajduje się w odwrocie. Monachium w przededniu 9 listopada. Stara Gwardia owacyjnie przyjmuje Führera na progu piwiarni Löwenbräukeller, a on czule wita swoich wiernych towarzyszy z początków ruchu. W przemowie Adolf Hitler wyrównuje porachunki z wrogami Niemiec, którzy w swojej krótkowzroczności przewidywali na listopad 1943 roku taki upadek III Rzeszy jak w 1918. Ale mylili się. Führer kontynuuje. Narodzie niemiecki, bądź pewny. Cokolwiek się zdarzy, zapanujemy nad tym. A na koniec będzie zwycięstwo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Hitler nigdy nie stanął twarzą w twarz z ciężkimi doświadczeniami narodu niemieckiego. Podróżował przez Niemcy w specjalnym pociągu, a kiedy mijał miasta, mógł zasłonić okna. Nie chciał oglądać niemieckich ruin. To było jak mechanizm samoobrony, który musiał mu pomóc uwierzyć, że ostateczne zwycięstwo jest już blisko. Wszystkie te obietnice i przemówienia były raczej wygłaszane dla publiczności. Sam już w to nie wierzył. Czternastego stycznia Armia Czerwona pod dowództwem Stalina rozpoczęła ogromną ofensywę przeciwko Armii Północ. W ciągu kilku tygodni oddziały sowieckie uwalniają Leningrad z ponad 900-dniowego oblężenia. Mimo beznadziejnej sytuacji Hitler odrzuca koncepcję strategicznego odwrotu, trzymając się maksymy zdobywać albo umrzeć. Efektem są bardzo duże straty po obu stronach. Wielu Niemców dostaje się do sowieckiej niewoli. Dyktator wie, że oddziały sił sprzymierzonych w końcu spróbują przedostać się na terytorium północnej Francji. Rozkazuje wszystkim możliwym jednostkom rozlokowanie się wzdłuż tak zwanego wału atlantyckiego. Zdjęcia wykonał w styczniu 1944 kamerzysta 200. Batalionu Zapasowego Dział Szturmowych. Feldmarszałek Erwin Rommel podczas inspekcji oddziałów. Choć jego kampania w Afryce Północnej nie przyniosła spodziewanych sukcesów,
Lis Pustyni jest uważany za zdolnego dowódcę i otrzymuje zadanie koordynowania sił w Normandii. Führer spodziewa się inwazji w najwęższym punkcie kanału w pobliżu Calais, więc Niemcy rozmieszczają w Normandii ponad 100 tysięcy żołnierzy. Ostatnie porażki nie zrobiły wrażenia na sojusznikach nazistów. 18 marca 1944 roku Hitler oskarża regenta Węgier, admirała Hortiego, o prowadzenie tajnych negocjacji z aliantami, a także o przyzwolenie na zamieszkiwanie jego kraju przez prawie milion żyjących swobodnie Żydów. Horthy jest zmuszony natychmiast zaprosić Wehrmacht do nieokupowanych Węgier. Regent uległ presji i powrócił do Budapesztu w towarzystwie wysokich rangą oficerów SS. Wehrmacht okupuje Budapeszt. Niemiecka propaganda ogłasza, że okupacja służy jedynie ochronie kraju. Miesiąc później zaczynają się wywózki węgierskich Żydów do obozów zagłady. W okresie zaledwie 2 miesięcy w Auschwitz zamordowano 400 tysięcy osób. Człowiekiem odpowiedzialnym za logistykę transportów Żydów w całej Europie z ramienia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy jest Adolf Eichmann. Ważne ministerstwa w Berlinie są szczęśliwe, że mogą udzielić pomocy administracyjnej. Jedyne znane zdjęcia filmowe takiego transportu wykonano w roku 1944 w obozie koncentracyjnym Westerbork w Holandii na zamówienie komendanta obozu. Po przyjeździe do Auschwitz blisko 2/3 więźniów było mordowanych natychmiast, reszta zaś była wysyłana do pracy na terenie Generalnego Gubernatorstwa lub Rzeszy. Znów zmogły się selekcje ludzi do pracy. Nie mówiło się głośno, że ci wybrani także mają zginąć po wykonaniu swojego zadania. Jednak, ponieważ zostali robotnikami, mieli większą szansę przeżycia. Wraz z reprezentantami misji dyplomatycznych mężczyźni, kobiety i młodzież ze wszystkich klas społecznych podpisują księgi gratulacyjne. 55. urodziny Führera są po raz pierwszy obchodzone bez jubilata. W ubiegłym roku potwierdziliśmy nasze poparcie i wiarę w pracę Führera. W jego urodziny chcemy mówić słowa pochodzące z głębi serca. Wszyscy życzymy mu zdrowia i siły, a przede wszystkim błogosławionych dłoni. Musi wiedzieć, że zawsze może liczyć na swoich ludzi. W tej walce na śmierć i życie jest i pozostanie dla nas tym, kim zawsze był. Naszym Hitlerem. Z okazji obchodów Goebbels udekorował Berlin flagami i sloganami ociekającymi patosem. Nasze mury runęły, ale nie serca. Partyjna gazeta Völkischer Beobachter pisze: nigdy przedtem naród niemiecki nie podziwiał swojego przywódcy tak ufnie, jak w tym czasie, gdy uświadomił sobie ogrom walki za nasze życie. Trzeciego czerwca 1944 roku w Salzburgu siostra Ewy Braun-Gretel wychodzi za mąż za Gruppenführera SS Hermana Fegeleina. Był on dowódcą dywizjonu kawalerii SS na wschodzie i miał na sumieniu życie dziesiątek tysięcy ludzi. Uroczystość odbyła się w Berghofie. Jest to ostatnie przyjęcie, jakie Hitler organizuje w letniej rezydencji. Portret zbiorowy przedstawia młodą parę z Führerem. 6 czerwca 1944 roku stał się najdłuższym dniem II wojny światowej. Lądowanie w Normandii rozpoczęło się o świcie. Ponosząc ciężkie straty, siły alianckie szturmowały francuskie wybrzeże na szerokości 80 km. Na plaży Omaha Amerykanie napotkali zaciekły opór. Karabiny maszynowe wykosiły setki atakujących żołnierzy.
Oczekiwano inwazji w najbliższym czasie. Naczelne dowództwo Wehrmachtu nie miało jednak pewności, gdzie ona nastąpi. Sam Hitler rzeczywiście uważał, że będzie to w Normandii. Tak później powiedział. Jednak tylko jedna z czterech plaż, na których wylądowali alianci, była obsadzona przez trwające w pogotowiu oddziały niemieckie. Była to właśnie plaża Omaha, gdzie Amerykanie toczyli bardzo ciężkie walki. Pierwszego dnia inwazji było tam mnóstwo ofiar. Lecz nawet tam, pod koniec dnia, przerzut wojsk alianckich można było uznać za udany. Sam Hitler to przyznał, choć po cichu miał nadzieję, że inwazja może zostać odparta. Czekając na nią, niezłomnie wierzył w zwycięstwo swoich wojsk. 10 000 alianckich żołnierzy zostało tego dnia zabitych lub rannych. Wreszcie mamy ich tam, gdzie możemy ich pobić. Tak Hitler komentuje otrzymaną wiadomość o lądowaniu aliantów. Do wieczora pierwszego dnia alianci zdołali utrzymać kilka przyczółków na terenie Francji. Od tej chwili szturm na twierdzę Europa będzie nie do zatrzymania. Na stanowisku dowodzenia Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych w Mamerkach w Prusach Wschodnich oficerowie umilają sobie czas, kręcąc film dokumentujący codzienne zajęcia sztabu generalnego. Tymczasem główna kwatera Führera z pobliskiego Wilczego Szańca podczas nieobecności Hitlera została przeniesiona do umocnionego schronu przeciwlotniczego. Dyktator i jego otoczenie nie wracają do Prus Wschodnich aż do połowy lipca. 20 lipca po południu Hitler powitał na peronie stacji w Wilczym Szańcu Benito Mussoliniego. Zaledwie kilka godzin wcześniej Führer przeżył próbę zamachu na swoje życie podczas codziennej narady sytuacyjnej. Bomba była umieszczona w walizce. Minister propagandy opisuje przez radio widok zniszczonych pomieszczeń. W całym pomieszczeniu było tylko jedno miejsce, które prawie nie ucierpiało od tego przeraźliwego wybuchu. Było to miejsce, w którym Führer siedział przy stole z mapą. Innych uczestników narady siła wybuchu wyrzuciła przez okna. Powiem tylko, że jeśli fakt, iż Führer przeżył to śmiertelne zagrożenie, nie jest cudem, to cuda wcale nie istnieją. Uderzenie ze strony dowództwa sił zbrojnych było czymś, czego Hitler nigdy nie przewidział. Był to dla niego ogromny cios i gdy tylko już był w stanie, odpowiedział nań z ogromną brutalnością i bezwzględnością. To był cios w plecy, zadany w kręgu najbliższych mu ludzi. Spowodował w nim bardzo wyraźne uczucie zawodu, wręcz obsesję zdrady od wewnątrz. Otrzymał tym samym wytłumaczenie, dlaczego wszystko układa się źle. Teraz był w stanie zrzucić winę za wszystko, załamanie frontu wschodniego, porażki na zachodzie, na otaczających go ludzi knujących spisek. Silne poczucie nieufności i obsesja zdrady od wewnątrz pozostały z nim do samego końca. Dwa tygodnie po wydarzeniu Trybunał Ludowy podejmuje sprawę przeciwko 8 wyrzuconym z wojska zdrajcom, którzy uczestniczyli w zbrodni z 20 lipca. Po upadku zamachu stanu przywódcy spisku związani z Klausem von Stauffenbergiem zostali skazani przez sąd polowy na śmierć i jeszcze tej samej nocy rozstrzelani. Pozostałych konspiratorów aresztowano i sądzono w pokazowym procesie przed Trybunałem Ludowym. Wyroki śmierci wydawał osobiście najkrwawszy sędzia Führera Roland Freisler. Jednym z oskarżonych był hrabia Ulrich Wilhelm Schwerin von Schwanenfeld. W istocie miałem na myśli wiele mordów. Mordów, które popełniono w Niemczech i za granicą. Jest pan nędzym łajdakiem. Załamał się pan pod własną podłością? Tak czy nie? Załamał się pan pod nią? Panie przewodniczący, uważam... Tak czy nie? Proszę jasno odpowiedzieć. Nie. Nie. Nie może się pan pod nią już bardziej załamać, ponieważ jest pan obrazem nędzy, która nie ma szacunku dla samego siebie.
Bohaterowie 20 lipca, jak nazywamy ich dziś, na tych kronikach byli zdrajcami. Zachowanie sędziego Freislera podczas procesu było nieodpowiednie i, jak zauważył Goebbels, niekorzystne dla celów propagandowych. Tu lepsze wrażenie zrobiłaby inna, sprawiedliwsza atmosfera podczas posiedzeń. W imieniu narodu niemieckiego jesteście zdrajcami bez honoru, zeżartymi przez własne ambicje. Zeszliście ze wspólnej drogi narodu niemieckiego, podążającego za Führerem drogą do zwycięstwa. Zamiast tego zdradziliście naszych walecznych żołnierzy, nasz naród, Führera i Rzeszę. Skazujemy was na śmierć. Trybunał Ludowy skazał ponad 100 oskarżonych na śmierć przez powieszenie, a kolejnych 30 na kary więzienia. Pośród wielu więźniów politycznych w więzieniu Görden w Brandenburgu przebywali także zwykli obywatele, którzy publicznie pozwolili sobie wątpić w ostateczne zwycięstwo. Nazistowski system prawny bezlitośnie rozprawia się ze wszelką formą sprzeciwu. Spośród wszystkich wyroków śmierci wydanych przez Trybunał Ludowy na Niemcach 95% przypada na lata 1943-44. Spowodowało to wyciszenie publicznej debaty politycznej. Propaganda nazistowska odniosła sukces w tym sensie, że zdołano powstrzymać ludzi od otwartego wypowiadania się. Pogrzeb ofiar nalotu na Nordenham, miasto przy ujściu Wezery. Coraz częściej pojawia się na nekrologach zwrot "umarł za Führera, naród i ojczyznę". Jeśli ktoś otrzymuje taki cios, tylko idiota będzie twierdził, że wygra wojnę, stwierdził pewien mieszkaniec Berlina, co ujęto w tajnym meldunku dla aliantów. Pomimo faktu, że szkody po bombardowaniach zakładów przyczyniających się do prowadzenia wojny są często naprawiane w ciągu kilku godzin i fabryki mogą wznawiać produkcję, minister uzbrojenia Albert Speer już dawno przegrał wyścig z aliantami. W samym 1944 roku Amerykanie wyprodukowali tyle samolotów, ile Niemcy w ciągu całej wojny. Cudowna broń obiecywana przez propagandę, taka jak oglądany myśliwiec odrzutowy Messerschmitt ME-262, może być stosowana w odosobnionych sytuacjach, lecz nie jest w stanie odzyskać przewagi nad siłami powietrznymi aliantów. Także rakiety z Peenemünde nie zdołają ich powstrzymać. Pełnomocnik Rzeszy do spraw wojny totalnej, Józef Goebbels, musi zmobilizować ostatnie rezerwy na tyłach. Każdy, kto może nosić broń, jest powoływany do Volkssturmu. Czytałam wiele pamiętników z lat 43-45. Ich charakterystyczną cechą jest fakt, że ludzie tak naprawdę nie krytykowali samego Hitlera, lecz jego otoczenie. Szczególnie niepopularny był Göring, ale wielu Niemców nie lubiło także Goebbelsa. Nie pozwalają naszemu Führerowi stanąć na nogi, pisali. Ponieważ Hitler praktycznie wycofał się z życia publicznego, ludzie byli gotowi mu wybaczyć. Pod koniec 1944 roku rozeszła się plotka, że Führer już nie żyje. Minister uzbrojenia Albert Speer wizytuje strefę rozlokowania wojsk w Ardenach. W połowie grudnia 1944 Wehrmacht zmobilizował ostatnie siły i rozpoczął operację Jesienna Mgła. Najgorsze już za nami, oświadczył dyktator na przełomie roku ze swojej kwatery w Bad Nauheim. Wreszcie Rzesza będzie zwycięska. Nie znamy autora tych beztroskich, wydawałoby się, ujęć nagranych na stanowisku artylerii przeciwlotniczej gdzieś na południu Niemiec. Kobiety, nastolatki i mężczyźni niezdolni do walki są ostatnim kontyngentem, jaki nazistowscy przywódcy mogą wystawić. Ich zadaniem jest zatrzymać kolejne fale alianckich bombowców, które obecnie bez przeszkód atakują Niemcy. Brytyjskie i amerykańskie siły powietrzne jeszcze raz nasilają naloty na Niemcy. Lista celów wydłuża się i nawet miasteczka bez znaczenia strategicznego równane są z ziemią.
ciągu kilku tygodni wiele niemieckich ośrodków zostaje zniszczonych. Lutego 1945 roku 1000 amerykańskich bombowców atakuje Berlin. Podczas operacji Uderzenie Pioruna zginęło 3000 ludzi, a ponad 120 tysięcy zostało bez dachu nad głową, pomimo że miasta takie jak Drezno, Potsdam, Würzburg czy Pforzheim są prawie zupełnie zniszczone, większość ludzi nadal nie wyobraża sobie przyszłości bez Hitlera. Z jednej strony był lęk przed porażką, zwłaszcza gdy ludzie dowiedzieli się o zbrodniach popełnionych przez Niemców i o tym, jak traktowani byli dyskryminowani ludzie i podbite narody, w szczególności Żydzi. Ponadto mamy przekaz propagandowy, że podludzie, czyli Armia Czerwona, podbijają Rzeszę Niemiecką. Na to nakładają się prawdziwe relacje na temat zachowania żołnierzy radzieckich w zdobytych miastach. Trzynastego stycznia rozpoczęła się ogromna ofensywa Armii Czerwonej w Prusach Wschodnich. Zdziesiątkowane dywizje niemieckie nie są w stanie powstrzymać przeważających sił sowieckich. Ci, którzy usiłują się przebić z Prus Wschodnich, są zmiatani przez Sowietów. Jeden z żołnierzy napisał: ogrom winy Hitlera jest przerażający, i dodał: jeśli nie mogę już spotkać się z rodziną, to nie chcę żyć. 27 stycznia 1945 oddziały Armii Czerwonej wyzwalają Auschwitz, hitlerowską fabrykę śmierci wybudowaną na polskiej ziemi. W obozie pozostało przy życiu tylko około 7 tysięcy więźniów, ludzi chorych i dzieci poddawanych eksperymentom medycznym. We wszystkich obozach zagłady metodycznie wymordowano prawie 6 milionów Żydów. Mężczyźni, kobiety oraz ponad 1,5 miliona dzieci rozstrzelano, zagazowano, otruto lub pobito na śmierć. Stali się ofiarami najohydniejszej zbrodni przeciw ludzkości, zorganizowanej i przeprowadzonej w imię narodu niemieckiego. Front zachodni także wkracza już na teren Niemiec. 6 marca oddziały amerykańskie wchodzą do Kolonii. Funkcjonariusze reżimu chcą bronić miasta do ostatniego człowieka. Amerykańskie ekipy filmowe dokumentują dramatyczne sceny walk ulicznych. Bitwa o Kolonię zakończyła się o 5 po południu. Amerykanie docierają nad Ren. 20 marca w ogrodzie kancelarii Rzeszy Hitler po raz ostatni występuje przed kamerami kroniki filmowej. Chce, by Niemcy zginęły wraz z nim. Hitler powtarzał przy wielu okazjach: jeśli przegramy tę wojnę, to stanie się tak, ponieważ naród niemiecki nie jest dość silny. A skoro tak, to powinien pójść na dno. Zasługuje na porażkę. Hitler mówił: jeśli pójdziemy na dno, zabierzemy ze sobą cały świat. Takie było myślenie Hitlera, że jeśli Niemcy nie wygrają wojny, nastąpi całkowite zniszczenie. Zarówno w Niemczech, jak i poza nimi. Chciał zabrać swoich wrogów razem ze sobą w otchłanie. Wówczas Niemcy nie musieliby spełniać żadnych warunków i wszystko można by zniszczyć. Po przekroczeniu Renu oddziały brytyjskie i amerykańskie kontynuują natarcie na wschód. Hitler jest zaskoczony tak szybkim załamaniem się frontu zachodniego. Węszy zdradę. Wielu żołnierzy Wehrmachtu poddało się zbyt szybko. Czas, w którym żołnierze wykonywali bezwolnie rozkazy Führera, minął. Zwłaszcza tu, gdzie jego władza już nie dociera. Nie można dłużej ukrywać zbrodni. Na początku kwietnia 1945 roku amerykańscy żołnierze wyzwalają obóz koncentracyjny Ordrów w Turyngii. Przebywało w nim 10 tysięcy robotników przymusowych. Niewielu przeżyło nazistowskie barbarzyństwo. Amerykanie są wstrząśnięci. Ordrów jest jednym z pierwszych obozów, jakie zobaczyli. Na rozkaz zwycięzców niechętni mieszkańcy pobliskiej wioski są konfrontowani z przerażającą prawdą.
Nacierająca Armia Czerwona skoncentrowała 500 000 żołnierzy wzdłuż Odry. 16 kwietnia Sowieci rozpoczynają ofensywę berlińską. Na ulicach miasta walka toczy się o każdy dom. Mimo zaciekłego oporu Sowieci zdobywają jedną dzielnicę po drugiej i nacierają w kierunku centrum. Hitler wycofał się do swojego bunkra pod kancelarią Rzeszy. Wydaje rozkazy jednostkom, które już nie istnieją albo nie są w stanie podjąć działań. Nawet w tej beznadziejnej sytuacji Führer odrzuca kapitulację, a tym samym dziesiątki tysięcy żołnierzy z obu stron, jak i niezliczone rzesze cywilów, muszą ginąć na ulicach Berlina. Widzimy to wyraźnie, że na samym końcu pogodził się z losem, że był w pewnym sensie przygotowany na takie zakończenie. Teatralny niemal finał III Rzeszy z Sowietami u bram miasta i samobójstwem był jakże różny od obrazu przekazanego przez propagandę, która także w ostatnich chwilach karmiła naród kłamstwem. Ostatnim kłamstwem, że Führer zginął wraz ze swoimi żołnierzami w walce. Ten obraz heroicznego przywódcy miał przetrwać i przejść do historii jako przykład bohaterstwa trwającego do samego końca, by w przeciwieństwie do wydarzeń roku 1918 nie poddać się, lecz dzielnie walczyć do upadłego. Dyktator poślubia Ewę Braun w swoim bunkrze. 30 kwietnia 1945 roku o godzinie 15.30 nowożeńcy udają się do prywatnego pokoju Hitlera i tam popełniają samobójstwo. Goebbels otrzymuje zadanie zorganizowania końca nazistowskich rządów. Dwa dni później obrońcy Berlina poddają się. Zwycięzcy zdobywają ośrodek władzy III Rzeszy. Trzeciego maja w ogrodzie więzienia Plötzensee na ziemi układane są ciała Józefa Goebbelsa i jego rodziny, co rejestruje sowiecka kamera. Rodzina Goebbelsa, która nie oszczędziła nawet własnych dzieci, staje się symbolem zbrodniczego fanatyzmu, który pochłonął 60 milionów ofiar. 30 stycznia 1933 roku, po mianowaniu Hitlera kanclerzem, wiwatujący tłum jego zwolenników maszerował przez bramę brandenburską, trzymając w dłoniach pochodnie. 12 lat, 3 miesiące i 9 dni później nastąpił koniec. Niemcy są zniszczone, okupowane, a wkrótce zostaną podzielone. Wysocy rangą nazistowscy funkcjonariusze popełniają samobójstwo lub poddają się. Marszałek Rzeszy Hermann Göring wierzy, że zrobi jeszcze karierę polityczną. Zostaje jednak aresztowany i osądzony. Podobnie jak wielu innych nazistów jest nieświadom popełnionego zła. Finał rozgrywa się 8 maja w berlińskiej dzielnicy Karlshorst. Obowiązkiem dowódców wojskowych jest formalne zakończenie nazistowskiego panowania nad Niemcami i połową Europy. W obecności dowódców zwycięskich armii alianckich feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisuje akt kapitulacji wojsk niemieckich na lądzie, na morzu i w powietrzu. Minutę po godzinie 23 umilkły działa na wszystkich frontach. Druga wojna światowa w Europie dobiegła końca. Trzecia Rzesza przestała istnieć.